pokazywałam, że będę pływać szybko już miesiąc temu. Tak niespodziewanie na kontrolnych zawodach popłynęłam rekord życiowy na 50 crawlem. I to już mi pokazało, że jeżeli jestem w stanie popłynąć tak szybko w treningu, no to jeżeli odpuścimy na te mistrzostwa polskie, na te docelowe zawody, będzie dobrze. Także jechałam tutaj z takim spokojem, z taką ekscytacją, żeby w końcu móc wystartować tą 50 i sprawdzić, jaki mogę popłynąć czas. No właśnie, samo to, że startujesz tutaj w Polsce, to pewnie dla Ciebie też jakiś dodatkowy bodziec. Tak. Ja się zawsze cieszę, jak przyjeżdżam do Polski. No w tym roku mieliśmy możliwość startowania w Stanach i wybrania innych zawodów niż Mistrzostwa Polski, ale jednak zdecydowałam się na główne Mistrzostwa Polski i dobrze nam to wyszło. Zastanawialiśmy się długo z trenerem. Nie była to łatwa decyzja, ale ten kwiecień nie pasował nam w przygotowaniach i no trafiliśmy z formą, także nie mogę na nic narzekać. No chociaż właśnie tak jak mówisz o tym kwietniu, to rzeczywiście po drodze 25.04, tak. To chyba było dla Ciebie wielkie zaskoczenie. Duże zaskoczenie, ale to dało mi takiej pewności siebie na pewno. Na pewno już spokojniej przygotowywałam się i no mogłam się cieszyć tym pływaniem znowu, na nowo i miałam taki spokój do tych mistrzostw Polski. Olbrzymi Twój progres w tym roku na 50 metrów stylem dowolnym, bo jakby porównać sobie tę życiówkę sprzed tych zawodów kontrolnych, to no w zasadzie pół sekundy szybsza jesteś. Pół sekundy i to jeszcze było w tych strojach, w jaketach. No, nie spodziewałam się, że tak. Ja nigdy nie czułam się mocno na 50 i gdzieś ja myślałam, że nigdy nie będę płynąć tej 50, że nie jestem w stanie jakoś zmienić tej techniki, bo jednak technika na 50 trochę się różni od techniki na 100, szczególnie na długim basenie, ale no myślę, że razem z trenerem tworzymy dobry team i zmieniliśmy to. No i wychodzi nam. Teraz przed Tobą oczywiście przygotowania do Mistrzostw Świata. Wracasz do Stanów, tak? Tak. No wracam do Stanów, wracam do pracy. Wszystko się toczy dalej. No ale na pewno stawiam, no od zimowych Mistrzostw Polski stawiam no, dużą uwagę poświęcam pływaniu. I nie odkładam tego gdzieś jednak na bok, ale poświęcam dużo czasu na... mam przygotowany mój grafik, jednak trening, praca, regeneracja, kiedy mam iść do spania, wiem kiedy mam iść do spania i no zobaczymy. To jest bardzo szczegółowy plan dnia rzeczywiście, tak co do minuty? Zależy od mojego grafiku, bo czasami jest łatwiej, czasami jest ciężej i czasami mogę pracować w domu na komputerze, a czasami muszę gdzieś jechać. Także wszystko to zależy, ale daję sobie radę i nie mam z tym problemu. Ja lubię bardzo rano wstawać, nigdy nie miałam z tym problemu. Wolę iść o 20 spać, ale wstać o 4 i nie mam zupełnie z tym problemu. A te Twoje wyniki też obiecujące właśnie w kontekście przyszłego roku, no bo dystans 50 metrów stylem dowolnym, ten wynik już lepszy od minimum. A więc myślę, że też nastawiasz się na tę walkę za rok optymistycznie, dużo bardziej optymistycznie. Tak, no ja myślę, że ja rok temu Ci obiecałam chyba 53 na tych zawodach i powiedziałam, że jak ja wracam, to już przytupem. Tak, to było jak byłaś na Mistrzostwach Europy w Glasgow. Tak. Myślę, że te 53 jest w zasięgu i pływanie w tym roku poniżej minimum na igrzyska daje mi taką nadzieję, że ja nie walczę tylko o minimum, ale walczę już o wyższe miejsca. I no myślę, że jeszcze dotrzymam tej obietnicy i te 53, może jeszcze w tym roku na Mistrzostwach Świata. No będziemy czekać. Na pewno tutaj miałaś okazję spotkać Marcina Cieślaka. Zaskoczył Cię? Nie. Wiedziałaś, ja że wraca. Ja się z nim widuję, tak. On mieszka no, stosunkowo blisko do mnie i widzieliśmy się razem na Mistrzostwach Stanów w Mastersach. Także już wszystko wiedziałam, jego plany. bardzo się cieszę, że...
pływania i cieszy się tym pływaniem, bo jednak myślę, że ja i on pokazujemy to, że można jeszcze w tym wieku pływać. W Polsce różnie to się odbierało przedtem, ale teraz myślę, że pokazujemy to, że można mieć poukładane życie i dalej się cieszyć tym pływaniem i pływać szybko. No tak, rzeczywiście, Klaudia na Ziębo też teraz w zasadzie obiera podobną drogę, no bo już Klaudią też się widziałam ostatnio. No właśnie, studia skończone, trzeba to godzić się z pracą, tak. Ale wam w Stanach wychodzi to naprawdę całkiem nieźle. Tak, no oby tak dalej. No, tak jak mówię, jeżeli znajdzie się taką pasję w tym i to będzie cieszyć, myślę, że te wyniki będą przychodzić same, bo jednak ta ciężka praca, jeżeli się wkłada tą ciężką pracę na... No nie znika, no, gdzieś tam będzie i zawód subuje później. Masz jakieś takie specjalne sztuczki przed zawodami, nie wiem, tak jak na przykład Marcin, medytujesz? Nie, raczej nie mam żadnych sztuczek. Po prostu staram się za dużo nie myśleć przed moim wyścigiem. To jest, myślę, że to jest najcięższa rzecz dla pływaka, żeby nie myśleć o tym czasie, o miejscu, tylko po prostu się wyłączyć i popłynąć. Bo jednak wykonało się tą pracę na treningach i no my już wchodząc na słupek robimy to z automatu, już tam nic się nie poprawi w tym danym dniu, także no... Chciałem się wyłączyć myślenie na te 25 sekund niecałe. Albo przed tobą jeszcze, tutaj sztafeta. No i 4 razy 100 metrów stylem zmiennym, też tak. Ciekawa rywalizacja, bo ta rywalizacja z Juwenią tutaj będzie, no będzie ciekawie, tak. My, no zawsze walczymy ze sobą. No ja lubię sztafety strasznie i będę mieć dużo tych sztafek na mistrzostwach świata. I tak się śmieję, że to jest mój trening tutaj na mistrzostwach Polski, że jednak mamy dużo tych sztafet, bo codziennie coś się dzieje. Ale to jest inna rywalizacja. To jest rywalizacja dla drużyny, dla teamu i emocje są zupełnie inne i nosi, po prostu aż emocje noszą, żeby szybciej pływać. Dostałaś tutaj też ciekawą rywalkę w postaci nowej klubowej koleżanki, no bo Marta Cieśla też tak, dołączyła do waszego tak. klubu. Kolejna osoba ze Stanów Zjednoczonych. Koleżanka z mojej uczelni. No właśnie, tak, dokładnie. No. O to do tego zmierzałem, bo rzeczywiście to też Uniwersytet Południowej Kalifornii, więc ona nie jest ci zupełnie obca. Nie, ja już poznałam Martę, a... Akurat tak się złożyło, że ja skończyłam studia, ona zaczynała, także nie byłyśmy w tym samym czasie nie trenowałyśmy w tym samym czasie, ale poznałam ją jak już na odchodne i no, cieszę się, że pływamy w tym samym klubie tutaj w Polsce też i że zdecydowała się przyjechać do Polski i myślę, że te pierwsze zawody to było tylko takie przetarcie, a w następnym roku pokaże naprawdę klasę. No będziemy tak, się myślę, że ona też mając możliwość przygotowywania się właśnie pod Igrzyska Olimpijskie już teraz, wiedząc, że może sobie na to pozwolić i powalczyć o to minimum, no to też będzie dla ciebie ciekawa rywalka. Tak, ja no cieszę się, bo no coś się zmieniło w Polsce, na pewno jest szybciej, jednak no wczoraj ten finał na 100 kralem pokazał, że już 5 dziewczyn schodzi poniżej 56 sekund, a niedawno to nie było możliwe, także coś się dzieje i oby tak dalej, oby te igrzyska były motywacją dla dziewczyn. Oby tak było. Kasia, życzę ci wszystkiego dobrego. Leć powoli na sztafetę i walczcie tam z Juwenią, bo myślę, że to będzie taka walczyć. Na zakończenie ozdoba całych zawodów. Tak, będziemy walczyć. Dziękuję bardzo. Katarzyna Wasik była naszym popołudniowym gościem. Dziękuję.
trwają dekoracje sztafet 4x200 metrów stylem dowolnym. Teraz już panowie troszkę później niż planowali organizatorzy zaczęły nam się te dekoracje, więc też no chyba finały również rozpoczną się z drobnym opóźnieniem. Mamy już prawie 16:30, a przed nami jeszcze dekoracja młodzieżowców. Na za moment finały. Finały 50 metrów stylem klasycznym, 100 metrów stylem grzbietowym, 200 metrów stylem zmiennym. Najszybsze serie na 1500 metrów stylem dowolnym kobiet i 800 metrów stylem dowolnym mężczyzn. I oczywiście sztafety, o których tutaj z Kasią rozmawialiśmy. Sztafety 4x100 metrów stylem zmiennym kobiet i mężczyzn. Zaczniemy od rywalizacji żabkarek. Minimum na Mistrzostwa Świata 31-22. Na pewno w zasięgu Dominiki Standery już rano pływała szybko. 31-60 uzyskane przez zawodniczkę Juwenii. Aleksandra Iwanowska była w tych eliminacjach druga. Weronika Halman zajęła miejsce trzecie. No i te medalistki rywalizacji na dwukrotnie dłuższym dystansie tutaj no, ponownie stoczą walkę o zwycięstwo. No już czekają w rogu pływalni, już się niecierpliwią na ten swój start, na tę walkę o medale, może o wyjazd na Mistrzostwa Świata. Miejmy nadzieję, bo Dominiki Standery jeszcze w kadrze nie ma, a na pewno chciałaby ponownie wśród tych najlepszych się pojawić. Nie było jej na Mistrzostwach Europy w Glasgow, więc no, trochę ten kontakt z reprezentacją straciła. No tak, Dominika już na długim basenie przegapiła tą imprezę, główną imprezę zeszłego roku. No drugie już na pewno by nie chciała, nie chciałaby też pewnie Alicja Tchórz-Klubowa, koleżanka, nie chciałby przede wszystkim też trener Grzegorz Widanka. Więc no ta motywacja jest na pewno i Dominika jest stać na to, żeby to minimum wypełnić, bo to nie jest, myślę, dla niej czas nieosiągalny. Przed mistrzostwami już też no, słychać było, że o to minimum najłatwiej Dominice będzie na 50 metrów stylem klasycznym. Trener Widanka chyba po drugim dniu powiedział właśnie, że będą musieli poczekać raczej do niedzieli, po tej setce. Powiedział, że będą musieli poczekać do niedzieli o to, żeby ewentualnie tę kwalifikację wypełnić, więc oby to się udało. Oby tak było, na pewno Dominikę stać na szybkie pływanie, bo przecież o tym mówi nawet jej rekord polski, 31.07 uzyskane w trakcie no, takich dość nietypowych jak na uzyskiwanie rekordów Polski zawodów, które rozpoczynały sezon letni w 2017 roku dla zawodniczek i zawodników z Wrocławia. Pojechali do Szwajcarii i w szwajcarskim Muster tam właśnie tę jedną długość basenu Standera pokonała w czasie 31.07. No i właśnie wydawało się, że kiedy taki wynik osiąga na początku roku, no to kwestią czasu jest raczej no taki moment, w którym połamałaby w końcu 31 sekund. Wydawało się, że stanie się to chociażby w Budapeszcie podczas Mistrzostw Świata. To była wtedy docelowa impreza tamtego roku. No, na złamanie tej granicy jeszcze trzeba czekać. Miejmy nadzieję, że nie aż tak długo, że padnie ta bariera prędzej niż później. No najlepiej było, jakby padła dzisiaj, ale myślę, że dzisiaj to przede wszystkim będzie chodziło o czas 31-22. To jest taki rezultat, który myślę, że w pełni zadowoli Standerę dzisiaj. No dokładnie, 31-22 minimum na Mistrzostwa Świata, minimum na Uniwersjadę 31-87. Dokładnie takie samo minimum trzeba uzyskać, żeby tutaj zapewnić sobie start na Mistrzostwach Europy i Świata Juniorów. O to minimum powalczy Alicja Wojtkowiak. Ona jako jedyna w finale A jest w tym wieku, który pozwala na start na Mistrzostwach Europy Juniorów i Zofia Chrzan, ona w roli tej, która w eliminacjach była czwarta, ma zaledwie 14 lat, więc ona będzie się tutaj liczyć w grze o Mistrzostwa Świata Juniorów, bo no, wydaje się, że ten jej występ na Olimpijskim Festiwalu Młodzieży Europy w Baku już w zasadzie pewny, zwłaszcza po tym, co pokazała na 100 metrów stylem klasycznym, zwłaszcza po tym, jak poprawiła własny rekord Polski.
No i tutaj też na to poprawienie rekordu Polski na pewno ją stać. W eliminacjach zabrakło jej do tego rezultatu z Oświęcimia z wielomeczu, który odbywał się na początku maja, zaledwie 0,18 sekundy. No i już dziewczyny zmierzają na platformę startową. 10 najszybszych pływaczek eliminacji. W środku Dominika Sztandera, faworytka, kandydatka do złota, ale Weronika Hallman już wielokrotnie pokazywała, że tak łatwo nie odpuszcza, że jest niesamowicie waleczna. Jeżeli chodzi o tę rywalizację ze Sztanderą, to na najważniejszych imprezach zaczyna ona górować, chociaż przez cały sezon w zasadzie oglądamy sytuację, gdzie to Sztandera dopływa do mety jako pierwsza. No właśnie, i Sztandera na pewno chciałaby dzisiaj w tym finale trochę tę sytuację odwrócić, trochę podreperować ten bilans bezpośrednich starć na swoją korzyść w tych najważniejszych imprezach sezonu. Ostatnie, tak jak powiedziałeś, no, kończyły się na korzyść Weroniki Hallman. Ona dziś w tych mistrzostwach przecież też już pokonała Sztanderę na 100 metrów strzałem klasycznym, więc no, na razie jest 1-0 dla niej. Zobaczymy, czy Sztandera dzisiaj doprowadzi do remisu w tej rywalizacji. Na torze 0 w finale Weronika Żmuda, AZS UMCS Lublin, Alicja Wojtkowiak, Park Wodny, Tarnowskie Góry, tor pierwszy, tor drugi, Karolina Kobuszewska, zawodniczka Huragana, tor trzeci, Weronika Hallman, AZS AWF Warszawa, tor czwarty, Dominika Sztandera, Juwenia Wrocław, tor piąty, Aleksandra Iwanowska, Juwenia Wrocław, tor szósty, Zofia Chrzan, Lokomotywa Sopot, na siódemce, Wiktoria Samuła, AZS UMCS Lublin, tor ósmy, Paulina Uryga, AZS AGH Kraków i tor dziewiąty, Wiktoria Skowrońska, Słowianka Gorzów Wielkopolski. Kobuszewska z Huragana Sosnowiec, Hallman z AZS AWF Warszawa, Sztandera i Iwanowska z Juwenii Wrocław, Zofia Chrzan z Lokomotywy Sopot. Te pięć zawodniczek popłynęło z czasami poniżej 33 sekund dziś w eliminacjach. To one wydają się tutaj być tymi kandydatkami do medali. Zobaczymy, jak ta rywalizacja się ułoży. Na pewno na starcie Dominika Sztandera obejmie prowadzenie, bo taki ma po prostu zwyczaj. Świetnie startuje. Dobrze to wygląda na pierwszych 25-30 metrach. Jeżeli wytrzyma, to w samej końcówce. Jeżeli nie da tutaj szans Weronice Hallman na początku i ucieknie, no to ma wielkie szanse na złoto. Tak też się stało. Tutaj Weronika Hallman trochę na starcie została, no i Sztandera prowadzi, świetnie płynie, ostatnie metry, ta kreska rekordów tuż za jej dłońmi. No i czyżbyśmy mieli tutaj mieć rekord Polski? Nie, 31,25, 0,03 sekundy zabrakło Dominice do minimum na Mistrzostwa Świata. Weronika Hallman na miejscu drugim, tym razem 31,84. No i miejsce trzecie, Aleksandra Iwanowska, a więc znów te same zawodniczki na podium, ale no Dominika Sztandera z tego złotego medalu aż tak bardzo zadowolona nie będzie. No tak, ten złoty medal to no, jako pocieszenie, jako coś na otarcie łez, tak mi się wydaje. No 300 sekundy od minimum na Mistrzostwa Świata. Bardzo szkoda tego występu, bardzo szkoda, że Dominice nie udało się zakwalifikować na Mistrzostwa Świata, bo to jest potencjał na szybkie pływanie. Ona już udowadniała naprawdę, że jest w stanie pływać tutaj te sprinty w stylu klasycznym naprawdę na bardzo wysokim poziomie. Bardzo szkoda, że to nie wyszło. Wielka szkoda. Dominika Sztandera odzyskuje tytuł mistrzyni Polski na 50 metrów stylem klasycznym. Coś, co nie udało jej się rok temu, udaje się teraz w Olsztynie. Weronika Hallman też nie popłynęła tak szybko jak 12 miesięcy temu, wtedy 31,29, więc też bardzo podobnie jak dziś Sztandera. A tutaj już finał B na torze 0, Ewa Osiniak, AZS UMCS Lublin, tor pierwszy Emilia Helak, Śląsk Wrocław, tor drugi Barbara Mazurkiewicz, AZS UMCS Lublin, tor trzeci Kamila Pusik, MKP Szczecin, tor czwarty Marta Szopa, CST Jerz Krzyżów, tor piąty Magdalena Włodarkiewicz, G8 Bielany Warszawa, tor szósty Livia Chmiel, trójka Środa Wielkopolska, tor siódmy Katarzyna Klimczyk, Mozopole. Na torze ósmym Gabriela Herbreder, GIM 92 Ursynów Warszawa i tor dziewiąty to Angelika Wikieł, Narew Ostrołęka. No to wygląda na to, że Weronika Hallman
najprawdopodobniej będzie naszą jedyną żabkarką w Gwangdżu, wystąpi w sztafecie 4x100 metrów stylem zmiennym, o ile Alicja Tchórz tutaj popłynie w okolicach minuty i sekundy. Myślę, że taki rezultat spokojnie wystarczy do tego, żeby tę sztafetę 4x100 zmiennym zakwalifikować. No i to się wydaje bardzo realne, biorąc pod uwagę formę Alicji Tchórz tutaj na 50. Biorąc pod uwagę też to, że na setkę myślę, że bardzo spokojnie w porannych eliminacjach, a i tak z czasem minuta 2.63, więc są duże rezerwy, jest spory zapas. Myślę, że Ala też ma gdzieś z tyłu głowy, że walczy nie tylko dla siebie, ale też właśnie o tą sztafetę. Magdalena Włodarkiewicz wygrywa ten finał B, 33 sekundy. Kamila Prusik na miejscu drugim, Ewa Osiniak na pozycji trzeciej. Jeszcze Chmielisz Opal z rezultatami poniżej 34 sekund. Alicja Tchórz dziś będzie miała w swoich rękach los nie tylko Weroniki Halman, ale też Pauliny Nogaj, bo to właśnie one czekają na to, czy tutaj ta sztafeta 4x100 metrów stylem zmiennym zostanie zakwalifikowana. Ten finał na 100 metrów stylem grzbietowym już za kilka minut. Najpierw rywalizacja mężczyzn na dystansie 50 metrów stylem klasycznym. No i bardzo ciekawie nam się to zapowiada. Sensacyjnie układała się ta rywalizacja w eliminacjach. Mamy tutaj, będziemy mieli na torze czwartym zawodnika MKS-u Piaseczno, Michała Szera, który rano uzyskał czas 27.78. 27.78 rezultat. No tak naprawdę tylko 0,3 sekundy gorszy od rekordu Polski Dawida Szulicha. Trzecie miejsce w klasyfikacji wszechczasów zajmuje po tym wyścigu eliminacyjnym Michał Szer, ale najpierw Rafał Kusto, Orka Lubań, tor 0. Na torze pierwszym Kacper Karnik, zawodnik reprezentujący Wodnik Radom. Tor drugi to Kamil Romanowski, AZS AWF Katowice. Tor trzeci Jan Kałsowski, Trójka Łódź. Na torze czwartym właśnie Michał Szer, MKS Piaseczno. Tor piąty to Maciej Hołup, AZS AWF Katowice. Tor szósty Łukasz Solak, AZS AGH Kraków. Na torze siódmym Patryk Nowak, AZS AWF Katowice. Na ósmym Piotr Safrończyk, Klub Sportowy Mako. I tor dziewiąty Dorian Bachlaj, Wiktoria Racibusz. No Michał Szer dało sobie znać tutaj w eliminacjach. 27.78 w ubiegłym roku to byłby czas na złoty medal. Ma obok siebie Macieja Hołuba, obrońcę tytułu, który no w ubiegłym roku był jedynym zawodnikiem mającym wynik poniżej 28 sekund. Na co stać tutaj Szera w tym popołudniowym wyścigu? Za moment się przekonamy. Maciej Hołup na torze piątym, na czwartym Michał Szer. Wydaje się, że to faworyci. Może Jan Kałsowski tutaj do tej rywalizacji się włączy. Może Patryk Nowak, Łukasz Solak. Oni też byli na wysokich pozycjach w wyścigach eliminacyjnych. Tory środkowe, Hołup i Szer. I patrzymy na te ostatnie metry. Maciej Hołup przed Szerem na ostatnich metrach. Maciej Hołup czy Michał Szer? Maciej Hołup broni tytułu. 27.78. Michał Szer, no gdyby powtórzył ten wynik z eliminacji, byłby tutaj ex aequo z Hołupem na miejscu pierwszym. To się nie udało. Maciej Hołup poprawia swój rekord życiowy. Wyrównuje to osiągnięcie Szera z eliminacji. No i tutaj powtarza swój wielki sukces, zdobywa złoty medal, tak jak przed rokiem Michał Szer na miejscu drugim, a na trzecim Jan Kałsowski, to on ma brąz. Czyli jednak sensacji nie było, czyli jednak Maciej Hołup tutaj udźwignął rolę tego kandydata do złotego medalu, pokonał Szera. Szer, nie wiem, trudno powiedzieć, czy nie wytrzymał, moim zdaniem nie. Popłynął po prostu na miarę swoich możliwości. No trudno dwa razy jednego dnia popłynąć 27.78. No Hołup tutaj wytrzymał to ciśnienie najlepiej z całej stawki. No i może się cieszyć z medalu, ale tak jak mówimy, no to akurat niespodzianką nie jest. Niespodzianką nie jest, no bo przecież Maciej Hołup na krótkim dystansie w stylu klasycznym no już od kilku lat zawsze na bardzo wysokich pozycjach. Jak nie ze złotem, to z medalami innego koloru, a teraz już przed nami finał B. 27.78 Maciej Hołup, zapamiętujemy ten rezultat, na pewno Maciek będzie z niego
No, zadowolony jest, to też wynik lepszy od minimum na Uniwersjadę, to swoją drogą. No a teraz już finał B, Krzysztof Junka, ZSWF Katowice, tor 0, tor 1, Maciej Rębacz, G8 Bielany Warszawa, tor 2, Filip Beberok, TP Zielona Góra, tor 3, Robert Kusto, ZSWF Warszawa, tor 4, Krzysztof Tokarski, ZSWF Katowice, tor 5, Kamil Piotrowicz, a Trójka Łódź, tor 6, Dawid Nowodworski, Most Dąbrowa Górnicza, na 7, Marcin Suzin, ZSAGH Kraków, na 8, Nazar Żurawel, Śląsk Wrocław i tor 9, Mateusz Kołodziejski, AS Zielona Góra. Krzysztof Tokarski, no dość niespodziewanie, nie awansował do najlepszej dziesiątki, płynie tutaj w finale B, 29-10 w eliminacjach do tego awansu do finału, a zabrakło mu 0,04 sekundy. Ale podjął rękawice i chce tutaj pokazać się z dobrej strony zawodnika ZS-u AWF Katowice, z tym, że na torze piątym szybszy od niego w tym momencie Kamil Piotrowicz. Kto pierwszy na mecie? Popatrzmy, Piotrowicz, 28-97. Rezultat 19-letniego zawodnika Trójki Łódź jako jedyny tutaj złamał barierę 29 sekund. No i już chorągiewki wędrują na swoje miejsca, bo za moment styl grzbietowy finał, a na 100 metrów stylem grzbietowym kobiet i to właśnie tutaj rozegrają się te wydarzenia, które zadecydują o ewentualnym losie naszej sztafety 4x100 metrów stylem zmiennym kobiet. Alicja Tchórz ma przed sobą też zadanie zakwalifikowania się w tej konkurencji indywidualnie na Mistrzostwa Świata, minimum minuta i 59 setnych, a więc musiałaby tutaj Ala poprawić własny rekord Polski o 0,02 sekundy, ale na pewno stać ją na to, żeby popłynąć w akwasferze tak szybko. Duży postęp, wielki postęp na 50 metrów stylem grzbietowym zrobiła, ale też nawet w kontekście Igrzysk Olimpijskich będzie musiała o tej setce też poważnie pomyśleć i myślę, że już tutaj zobaczymy pierwsze oznaki tego, że na 100 metrów również jest dobrze przygotowana. No ale po kolei na torze M0 w finale popłynie Weronika Górecka, ZS AWF Warszawa. Obok niej na torze pierwszym reprezentująca Kapry Armeksim Pruszków, trenująca w Zielonej Górze Julia Koluch. Tor drugim to Paulina Peda, ZS AWF Katowice. Tor trzeci Klaudia Naziębło, Juwenia Wrocław. Na torze czwartym oczywiście faworytka całej rywalizacji, rekordzistka Polski, obrończyni tytułu Alicja Tchórz, Juwenia Wrocław. Tor piąty Agata Naskręt, G8 Bielany Warszawa, wicemistrzyni Polski sprzed roku. Na torze szóstym Zuzanna Herasimowicz, AZS AWF Warszawa. Tor siódmy Magdalena Mądrzejewska, Wiktoria Racibusz. Na torze ósmym Laura Pogorzelska, SMS Galicja Kraków. I tor dziewiąty Julia Majk, Włókniarz Kalisz. O minimum na Mistrzostwa Europy Juniorów warto o tym też wspomnieć, bo mamy tutaj kilka zawodniczek w wieku juniora. No, dokładnie dwie, Herasimowicz i Mądrzejewska. O trzecia jeszcze Julia Majk, 16-letnia, minuta 3:41 to wynik, który daje kwalifikację na Mistrzostwa Europy Juniorów. Rano uzyskała go już Zuza Herasimowicz, wczorajsza sensacyjna mistrzyni na 200 metrów stylem grzbietowym. Alicja Tchórz na torze czwartym, no i patrzymy na to, jak sobie poradzi, jak szybka będzie tutaj w tym wyścigu. Gdy ustanawiała rekord Polski w 2015 roku, po pierwszych 50 metrach miała czas 29-23, już ten początek dużo nam powie, na co stać Ale Tchórz w tym wyścigu, jak szybka będzie, poprawiła się bardzo sprintersko, więc myślę, że te pierwsze 50 metrów będzie dobre i to też pokazuje tutaj Ala, jest szybsza od tego tempa na rekord Polski. O, nawet nie, odrobinę wolniejsza, 0,07 sekundy, ale tutaj cały czas bardzo blisko jest tego rekordu. Musi go ustanowić, jeżeli chce
wywalczyć minimum indywidualne, ale to będzie na pewno bardzo dobry wynik, więc tak czy tak zakwalifikuje naszą sztafetę na Mistrzostwa Świata. Alicja Tkusz będzie miała złoto już za moment. Będzie miała bardzo dobry wynik, ale walczy z nią na ostatnich metrach. Jeszcze płynąca na piątce na skręt. Minuta 1.13. Agata na skręt na miejscu drugim, a na trzecim Paulina Peda. Eksplodował tam z radości trener Karpiński na trybunach po tym, jak zobaczył Paulinę Pedę na Telebimie na trzeciej pozycji. Minuta 1.96. Rezultat Pauliny, który daje jej tutaj medal brązowy. Minuta 1.13, sumując czasy zwycięzczeń poszczególnych konkurencji na dystansie 100 metrów, uzyskamy wynik, który no, powinien im dać tutaj przepustkę na Mistrzostwa Świata. Opowiadał o tym trener Brus, że ten margines 1,5 sekundy będzie brany pod uwagę. No tak, chociaż pamiętamy też, że Alicja Tchórz pływała już w tym sezonie szybciej, łamała już minutę i jedną sekundę, więc no też można było się spodziewać, że będzie ciut szybciej, ale mam takie wrażenie, że może już też powoli to zmęczenie zawodami wpływać na postawę poszczególnych zawodników. Widzimy, że coraz trudniej jest osiągać te rezultaty w popołudniowej sesji. To jest ostatnia sesja całych mistrzostw, więc zaraz zobaczymy, jak to będzie wyglądało w przypadku chociażby panów, gdzie też przecież będziemy z ciekawością patrzyli na to, co zaprezentuje chociażby Radosław Kawęcki. Ale do tego też trzeba się przyzwyczajać. Najważniejsze imprezy międzynarodowe trwają zazwyczaj 7-8 dni, więc trzeba być przygotowanym na takie pływanie. Może to też dobre rozwiązanie, że te mistrzostwa 5-dniowe będą musiały nauczyć, przygotować się lepiej właśnie do tych długich zawodów polskich pływaków. Już za moment finał B. Alicja Tchórz, Agata Nastręt i na trzecim miejscu Paulina Peda, to medalistki rywalizacji na 100 metrów stylem grzbietowym. Na pewno Agata Nastręt tutaj będzie bardzo szczęśliwa, obroniła srebro po tych, no jak do tej pory, niezbyt udanych dla siebie mistrzostwach Polski. Te ubiegłoroczne na pewno będzie wspominać lepiej, ale ten ostatni start właśnie na 100 metrów grzbietem pokazał, że cały czas liczy się tutaj w czołówce. Finał B to Justyna Poznańska, 8 Chrzanów, tor 0, Ewelina Włodarczyk, Juwenia Śląsk, Wrocław, tor 1, tor 2, Wiktoria Maciuszek, Juwenia Wrocław, tor 3, Emilia Mozołowska, Polonia Warszawa, tor 4, Dominika Trętkiewicz, Mozopole, tor 5, Alicja Ulicka, Nowa Skierniewice, tor 6, Adela Piskorska, Torpeda Oleśnica, tor 7, Aleksandra Jutz, Manta Warszawa, Włochy, na 8, Marianna Rydyńska, 15, Bydgoszcz i tor 9, Wiktoria Król, SMS Galicja Kraków. O pierwsze 50 metrów mocno wyrównane, nieźle na trójce Emilia Mozołowska, ale to Trętkiewicz prowadzi 31-28, Aleksandra Jutz 31-38, 1/10 sekundy różnicy, Alicja Ulicka na miejscu trzecim, Mozołowska jest czwarta. Już za moment rywalizacja mężczyzn na 100 metrów stylem grzbietowym, a więc Radosław Kawęcki, Kacper Stokowski i inni nasi czołowi grzbieciści będą tutaj ścigać się o kolejne złoto Mistrzostw Polski. O, na torze czwartym prowadzenie obejmuje Trętkiewicz. Trętkiewicz na ostatnich metrach wygrywa. Minuta 4.28. To rezultat młodej 15-letniej zawodniczki Mosu Opole. No i zobaczymy, czy ten wynik też przyczyni się do tego, że Trętkiewicz zdobędzie kwalifikacje na Olimpijski Festiwal Młodzieży Europy. Oczywiście na te zawody nie ma minimów, będą brane pod uwagę wyniki naszych dziewcząt i chłopców. Będą sprawdzane, jak one plasują się w rankingu, no i na tej podstawie wyłoniona zostanie 16-osobowa ekipa, która poleci do Baku, a przed nami już 100 metrów stylem grzbietowym mężczyzn, finał A i kolejnych 10 zawodników, którzy tutaj powalczą o medale. Radosław Kawęcki bardzo spokojnie zmierza w stronę platformy startowej. No, znów kumuluje wszystkie swoje siły na ten start na 100 metrów grzbietem. On tutaj, no, myślę, że będzie chciał ten tytuł na 100 metrów stylem grzbietowym bardzo odzyskać. Na torze 0 w tym wyścigu Paweł Frankę, G8 Bielany Warszawa. Tor pierwszy to reprezentant olimpijczyka Aleksandrów Łódzki, Kamil Kaźmierczak.
medalista Mistrzostw Europy Juniorów na 50 metrów grzbietem. Mistrz Polski sprzed roku na tym dystansie właśnie, na dystansie sprinterskim. Na torze drugim popłynie zawodnik AZS-u AGH Kraków Mateusz Ungehoer. Na trzecim Jakub Mościcki, G8 Bielany Warszawa. Tor czwarty to Rafał Bugdol. Najszybszy w eliminacjach mistrz Polski z dystansu 50 metrów z wczorajszego finału. Tor piąty to Radosław Kawęcki, AZS AWF Warszawa. Współrekordzista Polski w tej konkurencji. Tor szósty Jakub Skierka, TP Zielona Góra. Wicemistrzostwo na 200 metrów stylem grzbietowym. Na torze siódmym Kacper Stokowski, G8 Bielany Warszawa, również współrekordzista Polski razem z Radosławem Kawęckim. Tor ósmy to Karol Zbutowicz, G8 Bielany Warszawa. I tor dziewiąty Krzysztof Radziszewski, G8 Bielany Warszawa. Najmłodszy uczestnik tego wyścigu, 17-latek, a zawodnik, który tutaj no pewnie powalczy o minimum na Mistrzostwa Europy Juniorów. Ma już to minimum na Mistrzostwa Europy i Świata Juniorów. Na dystansie o połowę krótszym 56-10 trzeba uzyskać, żeby ten start na Mistrzostwach Europy Juniorów sobie zapewnić. Jakub Mościcki, kolejny junior w tym finale rano, zaprezentował się świetnie. 55-43 i zawodnik G8 Bielany na pewno do Kazania i Budapesztu poleci. No i teraz czas na ten wyścig finałowy. Na torze czwartym Bugdol, na piątym Kawęcki, na siódmym Stokowski. Wydaje się, że to są właśnie faworyci, ale Kamil Kaźmierczak pewnie też nieźle rozpocznie ten wyścig, bo to przecież znakomity sprinter, absolutna czołówka naszego kraju. Kaźmierczak na torze pierwszym, na czwartym Bugdol. No i Bugdol udowadnia, że dysponuje tutaj dużą szybkością. Świetnie Bugdol, pierwsze 50 metrów na jego korzyść, 26-22, no i to jest 0,4 sekundy przewagi nad Kaźmierczakiem. Kawęcki jest piąty, ale teraz będzie pewnie przyspieszał, będzie chciał zafiniszować. Bugdol nie odpuszcza, ale Kawęcki jest tutaj mocniejszy. Radosław Kawęcki i Rafał Bugdol to też taki mały pojedynek o zwycięstwo w klasyfikacji medalowej w całych zawodach. Radosław Kawęcki przed Rafałem Bugdolem, 54-46. Rafał Bugdol ma medal srebrny, a Jakub Mościcki jeszcze poprawia wynik z eliminacji, 55-23. No i mamy świetnego, mocnego juniora, który tutaj no też bardzo szczęśliwy po tym wyścigu finałowym. Ma brąz, ma pierwszy medal Mistrzostw Polski Seniorów i to jest obiecujący start też przed Mistrzostwami Europy i Świata Juniorów. No rośnie nam kolejny doskonały grzbiecista, można powiedzieć, w ostatnich latach. No rzeczywiście w tym stylu mamy największe szanse na sukcesy, bo jest Kawęcki, jest u pani Alicja Tchórz, teraz Jakub Mościcki. Natomiast odnośnie jeszcze Kawęckiego, jak popatrzymy teraz na tę tablicę, wszystkie czasy są na czerwono, druga pięćdziesiątka. Kawęckiego nie i to jest ten klucz, bo Kawęcki może spokojnie zacząć. Ale Kawęcki imponuje finiszem, na który nie stać żadnego innego rywala. Kawęcki i tak zaczął pół sekundy, dokładnie pół sekundy szybciej niż w eliminacjach, ale tutaj kluczowa była ta druga pięćdziesiątka. No tą Kawęcki potrafi pokonać w tempie no, nieosiągalnym dla reszty przy takim rozpoczęciu. 27-0, 27-4, świetny rozkład tempa Radosława Kawęckiego. Rozegrał ten wyścig po swojemu. Pierwsza pięćdziesiątka spokojna, przyspieszył na drugiej i zdobył złoto. Mówiłeś o tym rano. No dokładnie tak. No wiadomo, że w Mistrzostwach Europy czy Świata no taki rozkład tempa niestety już nie będzie gwarantował sukcesu. Natomiast u nas w kraju no Radek pływając w ten sposób wciąż jest po prostu nieosiągalny dla reszty. Na 200 grzbietem też wrócił do takiego pływania. W Glasgow tak płynął, w Mistrzostwach Świata w Hangzhou przecież tak też zdobywał medale, więc na 200 metrów wciąż w ten sposób pływając jest bardzo niebezpieczny. Na setkę no już z tymi najlepszymi specjalistami na świecie jest dużo trudniej, ale to 200 metrów jest tą konkurencją, gdzie Radek będzie szukał swojej szansy na medale w Korei i ewentualnie w Tokio. No i też składając te czasy poszczególnych zwycięzców rywalizacji na 100 metrów stylem dowolnym, dostaniemy niestety czas znacznie gorszy od minimum, o ponad 2 sekundy, więc wydaje się, że chyba niestety sztafety 4x100 metrów stylem zmiennym w Gwangju, jeżeli chodzi o mężczyzn, nie zobaczymy.
A teraz już finał B, a w nim na torze 0. Mateusz Zając, Wiktoria Racibórz na pierwszym, Patryk Rożenek, Górnik Radlin następnie, trzej zawodnicy AZS-u UMCS-u Lublin, Jakub Nowiczkow na torze drugim, na trzecim Kamil Bryła i na czwartym Dominik Niedziałek, tor piąty to Filip Kosiński, olimpijczyk Suwałki, tor szósty Stanisław Żołądź, G8 Bilany Warszawa, tor siódmy Bartłomiej Świderki, AZS-a WF Warszawa, na torze ósmym Adam Kuczak, Śląsk Wrocław i tor dziewiąty Paweł Kowalewski, zawodnik Juwenii Białystok. No pierwsze 50 metrów, Nowiczkow 28.05, Kamil Bryła 28.13 i Stanisław Żołądź 28.23. To pierwsza trójka. A zaraz po zakończeniu tej konkurencji dekoracje. A dekoracje na pewno na 50 metrów stylem klasycznym. O tak, a po nich oczywiście finały na 200 metrów stylem zmiennym. Jakub Nowiczkow 57-62, Filip Kosiński 57-62 również. Oni obaj ex aequo na miejscu pierwszym w tym finale B. Kosiński o zaledwie 0,4 sekundy wolniej od rekordu Polski 15-latków Marcina Goraja. To też warto odnotować, szybki jest Filip, no i może jeszcze w tym sezonie gdzieś na zawodach na długim basenie powalczy o ten rekord Polski za moment. Oczywiście dekoracje, no ma jeszcze przed sobą przecież rocznikowe mistrzostwa Kosiński i pewnie tam będzie chciał ten rekord zaatakować. No i teraz dekoracje 50 metrów stylem klasycznym, a więc zobaczymy na najwyższym stopniu podium Dominika Sztandere i Macieja Hołuba. No wszyscy zawodnicy już wyszli z wody, teraz krótka przerwa na dekoracje, a za moment finały 200 metrów stylem zmiennym, też ciekawe, też powinny być dość wyrównane, no i też ciężko wskazać w nich faworytów tak naprawdę. Tu zapowiada się naprawdę wyrównana stawka wśród kobiet. O, te eliminacje już pokazały, że będzie ciasno, trochę ponad 2 sekundy różnicy pomiędzy Kingą Paradowską, która była pierwsza, a Wiktorią Samułą, która zajęła miejsce 10. No i też patrząc na nazwiska, to tutaj jest bardzo wyrównana ta stawka, a jeżeli chodzi o mężczyzn, no to oczywiście Michał Poprawa tutaj w eliminacjach oszczędzał siły, będzie chciał pewnie wystrzelić się w tej rywalizacji finałowej, żeby tutaj powalczyć też o to minimum na Mistrzostwa Świata. Bardzo wygórowane 2 minuty i 22 setne, tak szybko w historii polskiego pływania w tej konkurencji. No, pływał tylko Marcin Cieślak, nikt inny do tego wyniku się nie zbliżył. Rekord życiowy Michała Poprawy 2 minuty sekunda i 9 setnych, więc no będzie trzeba urwać się naprawdę sporo z tej życiówki, jeżeli tutaj Michał chciałby ostatecznie to minimum na Mistrzostwa Świata wywalczyć. Wczoraj było bardzo blisko na 200 metrów stylem motylkowym, wrócił na najwyższy stopień podium Poprawa w tej konkurencji, no i też myślę, że to zmotywuje go tutaj do tej walki w finale 200 metrów stylem zmiennym. Po tej rywalizacji na 200 metrów stylem zmiennym oczywiście kolejne dekoracje na 100 metrów stylem grzbietowym i właśnie 200 metrów stylem zmiennym, a później już wyścigi, które będą kończyć mistrzostwa, a więc najszybsza seria na 1500 metrów stylem dowolnym kobiet, 800 metrów stylem dowolnym mężczyzn, a następnie wyścigi sztafetowe, 4 razy 100 zmiennym kobiet i mężczyzn. No i dekoracja kobiet na 50 metrów stylem klasycznym Dominika Sztandera, no pewnie trochę niepocieszona tym swoim startem, było naprawdę blisko 0,03 sekundy zabrakło do minimum na Mistrzostwa Świata, no i jest złoto dla Dominiki. Oto na pewno jest jakiś pozytyw w tym wszystkim, no bo jednak Dominika w końcu uporała się z Weroniką Hallman. Ale wydaje mi się, że bardziej by ją woliło to, gdyby wypełniła minimum. No, no tak jak powiedziałem, no to pokonanie Hallman, to zdobycie złotego medalu, to chyba tak tylko na otarcie łez, no bo cel był jasny, celem było wypełnienie
kwalifikacji na Mistrzostwa Świata. Pokonanie Hallman na pewno cenne, ale tak jak mówię, no nie o to chodziło Dominice Sztanderze podczas tych zawodów. Ale uśmiechnęła się przed momentem, więc może nie jest aż tak źle, może nie jest aż tak bardzo przybita tym faktem Dominika Sztandera. Weronika Hallman ze srebrem i z medalem brązowym, Aleksandra Iwanowska, no i Tosia rzeczywiście tutaj, tak jak na zimowych mistrzostwach, pokazuje, że wraca do tej krajowej czołówki i jeszcze tutaj ma sporo do zrobienia. Może już za niedługo nie będziemy rzeczywiście mówić o tej walce, o tym pojedynku pomiędzy Sztanderą a Hallman, a o rywalizacji właśnie całej trójki. Myślę, że też jakąś odpowiedź dadzą te zimowe mistrzostwa, które będą kwalifikacją na Mistrzostwa Europy w Glasgow. A jeżeli ta kwalifikacja do Glasgow wypadnie pomyślnie, no to później mistrzostwa oczywiście Polski będą kwalifikacją na Mistrzostwa Europy na długim basenie. Na krótkim rywalizują w tym roku pływacy w Glasgow, natomiast wywalczenie kwalifikacji na przyszłoroczne letnie Mistrzostwa Europy to oznacza dwie szanse na kwalifikację olimpijską, na walkę o tę kwalifikację olimpijską. W innym przypadku, no tylko Mistrzostwa Polski Seniorów zostają. No właśnie, są dwie okazje, a przez to, że będziemy mieli Mistrzostwa Polski na krótkim basenie, no pojawia się szansa dla specjalistów właśnie odpływania na 25 na to, żeby dać sobie tą drugą okazję też i wyjazd na Mistrzostwa Europy do Budapesztu. Wiemy, że kilku takich specjalistów jest. Wiemy też, że z tej naszej czołówki krajowej są też zawodnicy, którzy na 25 no nie za bardzo lubią pływać albo nie osiągają aż takich dobrych wyników jak na basenie o rozmiarach olimpijskich. Tak na szybko to przychodzi mi do głowy Paweł Juraszek akurat w tej kategorii, a w gronie tych, którzy na 25 akurat czują się bardzo dobrze i pewnie nie będą narzekali na taki system kwalifikacji, no to oczywiście Radosław Kawęcki chociażby, co tylko sprawi, że no tym bardziej nie powinno być absolutnie żadnych problemów z wypełnieniem kwalifikacji, bo wiemy, że Radek w ostatnich latach, nawet jak był w słabszej formie, nawet jak na długim basenie w tych ważnych imprezach radził sobie troszkę słabiej, no to na krótkim zawsze zdobywał te medale, zawsze stawał na podium i trochę sobie odbijał niepowodzenia, więc akurat dla niego to jest no dobra informacja i na pewno nie będzie z tego powodu narzekał. Maciej Hołp na miejscu pierwszym wśród mężczyzn na 50 metrów stylem klasycznym, na miejscu drugim ta dzisiejsza sensacja, Michał Scher, zawodnik, który no przyleciał do Polski z Australii, tam przebywa na co dzień. No wiemy, że też realizuje się w innych pasjach niż tylko pływanie. No też ma na swoim koncie chociażby finał zawodów na Mistera Polski. No więc tutaj Scher pokazał się z wielu stron na pływalni w akwasferze, nie tylko z tej strony sportowej. A na pewno wiele dziewczyn zwróciło na niego uwagę w trakcie tej rywalizacji tutaj na Mistrzostwach Polski. Scher ze srebrem, Janka Usowski z medalem brązowym. No i za moment jeszcze dekoracja młodzieżowców powinna tutaj mieć miejsce. Dekoracji młodzieżowców wśród dziewcząt osobnej nie mieliśmy, bo to podium było dokładnie takie samo. Dominika Sztandera przed Weroniką Hallman i Aleksandrą Iwanowską. No a teraz już Janka Usowski na najwyższym stopniu podium w klasyfikacji młodzieżowców. Na miejscu drugim Kamil Romanowski, AZS AWF Katowice, i na miejscu trzecim Łukasz Solak, AZS AGH Kraków. O fanfary dla najlepszych. Janka Usowski przed Kamilem Romanowskim i Łukaszem Solakiem, a za moment finał 200 metrów stylem zmiennym kobiet. To może być naprawdę zacięty, interesujący wyścig. Rozsiądźmy się więc
wygodnie. No i będziemy obserwować te zmagania. Czy Kinga Paradowska obroni tytuł, czy będzie najlepsza po raz kolejny, tak jak to miało miejsce latem, tak jak to miało miejsce też zimą na krótkim basenie. Paradowska okazała się najlepsza z też niezłym czasem po fantastycznej, zaciętej walce z Aleksandrą Knop. Tam różniło ich tylko 13 setnych sekundy. No, wyrównany był też finał przed rokiem w Łodzi pomiędzy Paradowską a Żukowską, która była wtedy druga. O, było tylko 17 setnych. No i teraz już dziewczyny tutaj zmierzają oczywiście w tej charakterystycznej biało-niebieskiej bluzie obrończyni tytułu z piętnastki Bydgoszcz. No jest też doping od ekipy AZS-u, UMCS-u Lublin dla tych dziewcząt, które tutaj popłyną, a jest ich aż trzy, bo nie tylko Żukowska, ale także Mazurkiewicz i Adamczyk. No i za moment zaczniemy prezentację dziewcząt, które ostatecznie do tej dziesiątki się zakwalifikowały na torze. Zero w tym wyścigu popłynie Paula Żukowska właśnie, wicemistrzyni Polski, aktualna AZS-u MCS Lublin. Tor pierwszy, Dominika Kosakowska, AZS AWF Katowice. Pamiętamy rano ten start w nierozstawionej serii, ale dobry występ i awans do dziesiątki z rekordem życiowym. Na torze drugim Barbara Mazurkiewicz, AZS-u MCS Lublin. Tor trzeci, jej klubowa koleżanka Julia Adamczyk. Na torze czwartym broniąca tytułu Kinga Paradowska, piętnastka Bydgoszcz. Tor piąty, Aleksandra Knop, 190 Łódź. Na szóstce Zuzanna Dzwonnik, AZS Politechniki Łódzkiej. Na siódemce Paulina Noga i Radom. Na torze ósmym Wiktoria Guść, Delfin Piotrków Trybunalski i na torze dziewiątym Wiktoria Samuła, AZS-u MCS Lublin. No to nawet cztery mamy lublinianki tutaj, no przegapiłem jeszcze Samułę, no więc niemal połowa składu finału to właśnie reprezentantki AZS-u MCS-u. No to też ważny start dla nich, bo lublinianie walczą tutaj o triumf w klasyfikacji drużynowej punktowej. No i zaczynamy ten wyścig finałowy. Kinga Paradowska na torze czwartym. Ona tutaj będzie na pewno atakować w stylu klasycznym. Teraz no chyba jednak Wiktoria Guść, może Barbara Mazurkiewicz, może Dominika Kosakowska będą na tym pierwszym odcinku stylem motylkowym szybsze. Tak się przynajmniej wydaje. Wiktoria Guść no świetnie rozpoczyna ten wyścig. Na torze siódmym Paulina Noga i ona też oczywiście Delfinem radzi sobie doskonale. No i to Noga i pierwsza, 29-10, Kosakowska na miejscu drugim, 29-64 i Guść na miejscu trzecim. Knop nie odstaje, więc tutaj w stylu grzbietowym no pewnie też przesunie się w górę stawki. Paulina Noga i Aleksandra Knop, Wiktoria Guść, może właśnie Kosakowska. Na pewno też do ataku będą się tutaj czaić Paradowska i Dzwonnik w stylu klasycznym. One specjalizują się w pływaniu żabą, no i też za moment pewnie to pokażą. O, świetnie, Ola Knop na plecach, minuta 4,68 płynie w tym momencie na prowadzeniu. Paulina Noga i traci już do niej ponad sekundę. To jest bardzo dobry początek wyścigu w wykonaniu Aleksandry Knop. Minuta 5,54 to wynik, który miała na półmetku przed rokiem, gdy ustanawiała swój rekord życiowy. No i patrzymy na te trzecie 50 metrów tutaj na torze czwartym. Kinga Paradowska, no oczywiście w stylu klasycznym znacznie lepsza od Knop. No i już ją połknęła, już wyszła na prowadzenie, już ma przewagę i to przewagę, która... O, bardzo, bardzo szybko rośnie. Długość ciała różnicy pomiędzy Paradowską a płynącą na torze zero Paulą Żukowską. A więc tak jak przed rokiem, ta kolejność na półmetku Paradowska, Żukowska, Knop. Czy tak będzie też na finiszu? Paradowska no musi uważać, bo Żukowska z tego toru zero atakuje. No i będzie chciała się tutaj też pokusić o rewanż na Paradowskiej, ale Paradowska no chyba ten atak odeprze.
A mamy tutaj Paradowską na torze czwartym, ale na torze piątym finiszuje Knop. No więc może ona, może Łodzianka, Kinga Paradowska jednak ma złoto, obroniła tytuł 2:16.97, a więc jeszcze 0,06 sekundy szybciej niż przed rokiem. Nowy rekord życiowy bydgoszczanki Aleksandra Knop, tym razem przed Paulą Żukowską. Paradowska, Knop, Żukowska. Znów ten sam skład na podium, odrobinę inna kolejność, bo Knobi i Żukowska zamieniły się miejscami. Wiktoria Guść 2:19.17, a no i 2:19.17 daje jej tutaj miejsce czwarte, tuż za podium. No tak, ale mówię, że to będzie ciasny finał. Trudno było wskazać ewentualne kandydatki do tego podium po eliminacjach. No i okazało się, że tak właśnie było. Przecież Żukowska z toru zero, tutaj ze skrajnego toru, gdzieś się włączyła do walki o te czołowe lokaty. Knop, no chyba też mogliśmy się spodziewać, że rozpocznie ten wyścig bardzo mocno. Delfin Grzbiet, ona musiała sobie wypracować jakąś przewagę, nawet minimalną, na półmetku, no bo wiadomo, że w stylu klasycznym nie radzi sobie aż tak dobrze jak Paradowska, jak Żukowska. Wiedziała, że rywalki będą się zbliżać na tej części dystansu, więc poszła mocno. Potem jeszcze próbowała kontratakować w kraulu, no, ale ta strata po stylu klasycznym była już za duża, żeby to zniwelować, więc skończyło się na medalu srebrnym. No jest lepiej niż przed rokiem, jeżeli chodzi o Aleksandrę Knop. Nie brąz, a srebro ma tym razem zawodniczka 190. No i cóż, gdyby rzeczywiście Ola dysponowała lepszą żabką, to tutaj o, nie miałaby sobie w tej stawce równych, no ale no to zawsze tak już jest, że w stylu zmiennym ciężko pogodzić wszystkie cztery style. Mamy wiele specjalistek właśnie od stylu klasycznego, mamy wiele pływaczek, które no, akurat żabką pływać niespecjalnie lubią. Na przed nami finał B na torze 0, Nadia Kertyńska, Śląsk Wrocław, tor pierwszy Aleksandra Wilczewska, ZS UMCS Lublin, a na torze drugim Wiktoria Smętek, MMKS Kędzierzyn Koźle, tor trzeci Julia Cichowska, Juwenia Wrocław, tor czwarty Gabriela Herbreder, GIM 92 Ursynów Warszawa, tor piąty Izabela Grzegorczyk, Warta Poznań, tor szósty Ewa Osiniak, ZS UMCS Lublin, tor siódmy Emilia Mozołowska, Polonia Warszawa, na torze ósmym Maria Kuchta, dwójka Czew i na torze dziewiątym Natalia Lewandowska, ZS AWF Katowice. Knop i Żukowska nie popłynęły tak szybko jak w roku ubiegłym, ale Knop wolniejsza od tego swojego czasu, który wtedy dał jej brązowy medal, a tylko o 0,09 sekundy, więc no też myślę, że dobry występ. A patrząc na to, że no może nie jest tutaj aż tak mocno jak w roku ubiegłym, no to ten występ pokazuje, że Może być dobrze w sezonie letnim, może być dobrze na tych najważniejszych imprezach juniorskich, bo myślę, że to właśnie na nie przede wszystkim Ola Knop będzie się szykować i to właśnie one mają się okazać w tym roku tymi docelowymi, bo wiemy, że w tamtym, no to jednak w 2018 właśnie Mistrzostwa Polski były tą imprezą, na której Aleksandra Knop uzyskiwała najlepsze rezultaty. O 150 metrów, no i tutaj duża przewaga na torze trzecim Julii Cichowskiej. Wiktoria Smętek na miejscu drugim, ale traci już ponad 2,5 sekundy. No i Cichowska już tego prowadzenia nie powinna oddać. Jeszcze 20 metrów do pokonania. Będzie zwycięstwo w tym wyścigu zawodniczki Juwenii Wrocław. Uda się złamać barierę 2 minut 20? Nie, będzie wynik 2:21:35. Julia Cichowska przed Wiktorią Smętek. Maria Kuchta na miejscu trzecim 2:25:76. Julia Cichowska, Wiktoria Smętek, Maria Kuchta, pierwsza trójka finału B. One zajmują miejsca od 11 do 13, a już za moment
jeżeli chodzi o indywidualne finały Mistrzostw Polski, wyścig ostatni, bo później tylko najszybsze serie na długich dystansach i sztafety. No i 200 metrów stylem zmiennym mężczyzn, najlepsza dziesiątka eliminacji. A już na platformie startowej po raz kolejny zobaczymy tutaj dziś po południu Jana Kałusowskiego. Ale najpierw zaczynamy oczywiście od toru zero. Na tym najbardziej skrajnym torze popłynie zawodnik Ikara Mielec, Maksymilian Cerlich. Tor pierwszy to Patryk Winiatowski, 15 Bydgoszcz. Na torze drugim Sebastian Ciastoń, AZS AWF Katowice. Na trzecim właśnie Jan Kałusowski, Trójka Łódź. Tor czwarty to Marcel Wągrowski, AZS Politechniki Łódzkiej. Tor piąty, reprezentant Śląska Wrocław, Dawid Szwedzki. Tor szósty, Przemysław Suchański, Unia Oświęcim. Na siódmym Dominik Bujak, Salos Cortile Kielce. Tor ósmy, Michał Poprawa, AZS AWF Katowice. I tor dziewiąty, Mateusz Dubas, AZS AWF Katowice. Marcel Wągrowski na torze czwartym. Świetny występ w eliminacjach. 2 minuty 3 sekundy 64 setne. O, miejmy nadzieję, że tutaj jeszcze będzie miał z czego urwać z tego wyniku porannego, bo to był naprawdę występ, który tutaj był zdecydowanie lepszy od czasów pozostałych pływaków. Dawid Szwedzki, piąty indywidualny finał na tych Mistrzostwach Polski. Ma już oczywiście złoto na 400 metrów stylem zmiennym, między innymi na tym dwukrotnie dłuższym dystansie wypełnił minimum na Mistrzostwa Świata w Gwangju. No i tutaj bez wątpienia jest jedną z takich bardziej wyróżniających się postaci. Michał Poprawa na torze ósmym, na torze czwartym Marcel Wągrowski. Oni rozpoczynają najmocniej. Wągrowski 25:49. Minimum na Mistrzostwa Świata 2 minuty i 22 setne. Kogo tutaj będzie na taki rezultat stać? Może rzeczywiście Wągrowski postawił w tym sezonie wszystko właśnie na tę konkurencję. Na razie wygląda to bardzo dobrze. Poprawa też w grze o złoto. Dawid Szwedzki no za moment rozpocznie pływać w stylu klasycznym, będzie odrabiał straty, ale te straty do Wągrowskiego bardzo wyraźne. Ucieka tutaj zawodnik AZS-u Politechniki Łódzkiej, 56:74, dobrze, dobre tempo Marcela Wągrowskiego. Michał Poprawa teraz w stylu klasycznym, no będzie chciał też włączyć się do tej walki z Wągrowskim. No i na pewno trzeba patrzeć na tor piąty, bo tam Dawid Szwedzki mknie, żeby tutaj zbliżyć się przed ostatnim nawrotem do prowadzącego Wągrowskiego, ale Wągrowski nie odpuszcza. Wągrowski tutaj cały czas bardzo wyraźnie z przodu. Poprawa już do niego traci o dobrych kilka sekund, ponad 2 sekundy. Wągrowski, Poprawa, Szwedzki, pierwsza trójka na tym nawrocie. Minuta 30:88, świetne tempo Wągrowskiego. Jeżeli on to wytrzyma, to tutaj możemy zobaczyć rzeczywiście wynik poniżej nawet 2 minut. Wągrowski, Poprawa, Wągrowski, Poprawa i ostatnie metry. Jeszcze Dawid Szwedzki na miejscu trzecim. Wągrowski, ostatnie metry. Jaki to będzie wynik? 2 minuty 70 setnych. Marcel Wągrowski na najwyższym stopniu podium. Michał Poprawa na miejscu drugim. Dawid Szwedzki na pozycji trzeciej. No troszeczkę zabrakło tej mocy na finiszu. Wągrowski był no, naprawdę bardzo blisko wypełnienia minimum. No jest pewna pół sekundy do szczęścia, jakim byłaby kwalifikacja na Mistrzostwa Świata. Bardzo mocny początek. Od razu zdecydował się, tak jak w eliminacjach zresztą, uciec wreszcie rywali. Próbował tam z ósemki jeszcze Michał Poprawa w drugiej części dystansu. Po stylu klasycznym zaczął się zbliżać. No to jest naprawdę dobry wynik Marcela Wągrowskiego. No, w kraju, no, u nas nie jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że polscy pływacy łamią 2 minuty na 200 zmiennym. Bardzo szkoda, że zabrakło do tego minimum. No 48 setnych sekundy, poprawie na 200 motylem też zabrakło 0,4, więc to są takie
rezultaty, które na styku prawie. Było naprawdę blisko i pamiętamy przecież, że Marcin Wągrowski był już na wielkiej imprezie, był na Mistrzostwach Europy na krótkim basenie w Kopenhadze, więc to doświadczenie z areny międzynarodowej już jakieś jest. No było blisko tego, żeby sobie zapisać kolejną taką możliwość w CV. Można było też polecieć właśnie w tym roku do Korei. Zabrakło naprawdę niewiele. O, nie będzie Korei, będzie Neapol, bo Marcel Wągrowski wypełnił minimum na uniwersjadę, wypełnił go bardzo zdecydowanie, więc tak no, na pocieszenie będzie miał nad czym pracować przez kolejne tygodnie. Na początku lipca uniwersjada w Neapolu. No i tam z takim rezultatem myślę, że też może się pokusić o wysoką lokatę. Oczywiście nowy rekord życiowy, poprzedni poprawiony o ponad 2,5 sekundy. No i to jest czwarte miejsce w historii polskiego pływania, jeżeli chodzi o tę konkurencję. Szybciej pływali tylko Marcin Cieślak, Łukasz Wójt i Jan Świtkowski. No i to też dobry prognostyk przed następnym rokiem, przed walką o Igrzyska Olimpijskie, bo to minimum na 200 metrów z tylem zmiennym o jeszcze mocniejsze. Minuta 59,67, więc tutaj już trzeba będzie tę barierę dwóch minut w przyszłym roku atakować. I to atakować bardzo poważnie. Przed nami finał B, a w nim Maciej Woźniak, 190 Łódź, Paweł Uryniuk, G8 Bielany Warszawa, Kamil Goleniec, AZS AWF Katowice, Bartosz Bączkowski, Polonia Warszawa, Wojciech Kaźmierczak, Warszawianka, Albert Warzocha, UKS Citizen Poznań, Filip Lechowicz, AZS AGH Kraków, Maciej Konarski, GIM92, Ursynów Warszawa, Piotr Zdziebło, Śląsk Wrocław i Piotr Fajkowski, Trójka Łódź. No, oczywiście już za moment dekoracje za 100 metrów stylem grzbietowym i 200 metrów stylem zmiennym. A zaraz po nich Paulina Piechota powalczy o minimum na Mistrzostwa Świata w Gwangju na dystansie 1500 metrów stylem dowolnym. Później rywalizacja Wojciecha Wojdaka z Filipem Zaborowskim na 800 metrów stylem dowolnym, a na koniec te sztafety, które tutaj odegrają ważną rolę, jeżeli chodzi o klasyfikację medalową całych mistrzostw. O, więc jeszcze sporo ciekawych wydarzeń przed nami tutaj w akwasferze, a zbliżamy się do półmetka tego finału B. Na prowadzeniu płynący na torze pierwszym Paweł Uryniuk, 59,47. Uryniuk to jeden z zawodników, którzy potencjalnie mają szansę na wyjazd na Olimpijski Festiwal Młodzieży Europy w Baku. Zobaczymy, czy załapie się z rankingu rzeczywiście Uryniuk do tej kadry. A w stylu klasycznym też nieźle, też jest w czołówce. Czy będzie pierwszy na tym ostatnim nawrocie? Chyba tak, a jednak Bączkowski minimalnie przed nim o 13 setnych sekundy. Jeszcze Wojciech Kaźmierczak tutaj wcisnął się przed zawodnika G8 Bielany. Bączkowski, Kaźmierczak, Uryniuk. I ostatnie metry. No tutaj Bączkowski już tego prowadzenia z rąk nie wypuści. Bardzo dobry finisz reprezentanta Polonii Warszawa. Bartosz Bączkowski, MKS Polonia Warszawa. Pierwszy czas w finale B, 2 minuty 7:31. Konarski na miejscu drugim, na trzecim Albert Warzocha i na czwartym Paweł Uryniuk.
No i za moment dekoracje za 100 metrów stylem grzbietowym i 200 metrów stylem zmiennym. Krótka przerwa zatem w akwasferze od rywalizacji, ale też już dziewczyny mające wystartować na 1500 metrów stylem dowolnym powoli szykują się do startu. O minimum w tej konkurencji 16:32:04 to wynik, który trzeba będzie tutaj uzyskać, a więc trzeba będzie zbliżyć się do rekordu Polski Magdaleny Dyszkiewicz. No już Radosław Kawęcki przemknął nam tutaj przed kamerą, zmierza na dekoracje mężczyzn, no ale zaczniemy oczywiście od pań. One tutaj mają pierwszeństwo, Alicja Tchórz już za moment na najwyższym stopniu podium. No popatrzmy, jak wygląda w tym momencie klasyfikacja medalowa. Mamy już rozegranych 38 konkurencji. No i AZS AWF Katowice przed AZS-em AWF Warszawa. Obie ekipy po 8 złotych medali. Mamy Wojciecha Wojdaka na 800 metrów stylem dowolnym. Zapewne zdobędzie złoto, więc przez moment jeszcze ekipa z Warszawy będzie na prowadzeniu. I pytanie, jak zakończy się ta rywalizacja w sztafetach, bo jeżeli AZS AWF Katowice zdobędzie chociaż jeden złoty medal w rywalizacji sztafetowej, to tę klasyfikację medalową wygra. No tak, i patrząc po składach, to tu szanse są naprawdę duże na taki przynajmniej jeden sukces, a być może nawet na dublet, na zakończenie właśnie Mistrzostw Polski i rywalizację sztafetową wśród pań. No, z list startowych wynika, że mają najlepszy czas sumowany oczywiście, natomiast no, tu problem polega na tym, że mamy dopiero w pierwszej serii Juwenię, bo Klaudia Naziębło nie ma czasu na 100 metrów stylem motylkowym, więc przez to Juwenia nie jest rozstawiona w ogóle. I to może też mieć jakiś wpływ na to, co się będzie działo później w tej drugiej serii, gdzie nie będzie można bezpośrednio rywalizować z AZS-em AWF Katowice. No a wśród panów, no też ten skład Polewka, Hołp, Poprawa, Bugdol, no to no taki kwartet, który na papierze wygląda naprawdę piekielnie mocno. AZS AWF Warszawa, jest Kawęcki, Rogulski, Świderski, Wojdak na ostatnim odcinku. To też ciekawe zestawienie, natomiast biorąc pod uwagę chyba te nazwiska, no to AZS Katowice no w tych dwóch konkurencjach na zakończenie mistrzostw może zdobyć dwa złote medale i wtedy oczywiście też zapewni sobie pierwsze miejsce w klasyfikacji medalowej. No i tak patrzę na ten skład Juweni. Tchórz, Iwanowska, Naziębło, Fietkiewicz, a więc w stylu klasycznym nie sztandera, a Iwanowska to też taki sygnał od trenera Widanki. Dziewczyno, wracasz do tego pływania na wysokim poziomie, liczymy na ciebie, jesteś mocna. No to po pierwsze, po drugie na setkę przecież Iwanowska była przed sztanderą, więc to też jest mocny argument na korzyść Iwanowskiej. Kolejny argument, no sztandera też no może być już lekko zmęczona tymi wszystkimi startami, ona liczyła też na minimum przede wszystkim, więc być może jeszcze od strony psychicznej już niekoniecznie byłaby w stanie aż tak się zmobilizować na wyścig sztafetowy. No to jest oczywiście takie nasze gdybanie i szukanie argumentów za taką decyzją, natomiast myślę, że z perspektywy Juweni to nie ma większego znaczenia, bo i Iwanowska, i Sztandera gwarantują po prostu pływanie na bardzo wysokim poziomie. Obie to medalistki z setki indywidualnie żabą, więc to akurat wybór trenera Widanki no też mógłby być trochę tak jak rzut monetą. No, wszystko jedno, która popłynie, i tak będzie szybko.
A za nami już dekoracja seniorek na 100 metrów stylem grzbietowym. Alicja Tchórz, Agata Naskręt i Paulina Peda już odebrały swoje medale. No i teraz Naskręt i Peda po raz kolejny na podium w klasyfikacji młodzieżowców. Dołączyła do nich Julia Koluch. Na najniższym stopniu stanęła, odebrała brąz. O, jeszcze pamiątkowe zdjęcie dziewczyn. O, za moment dekoracja mężczyzn. Radosław Kawęcki ponownie mistrzem Polski na 100 metrów stylem grzbietowym. Za moment odbierze ten złoty medal. No, dziewczyny już się powoli rozchodzą, a przed nami kolejna dekoracja. Tych dekoracji teraz będzie całkiem sporo, oczywiście po ich zakończeniu rywalizacja o Pauliny Piechoty z czasem, bo tutaj raczej takiej przeciwniczki, która mogłaby z nią nawiązać rywalizację, a nie będzie, może Aleksandra Knop, bo ją tutaj przynajmniej przez jakiś czas na pewno myślę, że też stać na to, żeby być blisko piechoty, żeby walczyć, żeby trochę ją też napędzać. Może też po to zdecydowała się na start w tej konkurencji, żeby trochę koleżance pomóc. Aleksandra Knop rzeczywiście tutaj na torze piątym obok piechoty, więc no, razem myślę, że będzie łatwiej się rozpędzić. No, to prawda, natomiast też biorąc pod uwagę chyba to, że Knop już tutaj się pościgała na 200 zmiennym, biorąc pod uwagę, że też miała już kilka takich dłuższych występów, dokładając do tego też trochę, no mimo wszystko, nie aż tak imponującą formę, jak choćby przed rokiem w Łodzi, no to pytanie brzmi, ile wytrzyma, bo być może będzie tak, że po prostu mocno zacznie i gdzieś podyktuje tempo na pierwszych, nie wiem, 400 metrach na przykład, trochę jak w lekkiej atletyce w bieganiu, ale nie wiem, czy coś takiego w ogóle jest tutaj możliwe i czy trenerzy z Łodzi coś takiego zaplanowali. No, zobaczymy pewnie na samym początku wyścigu, no bo tak jak powiedziałeś, no tutaj będzie wyścig raczej piechoty z czasem, bo żadna z rywalek chyba nie będzie w stanie się zbliżyć do jej poziomu. Wiemy też, że ona będzie tutaj chciała gdzieś tam się zakręcić wokół swojej życiówki, wokół może tego minimum, o to będzie na pewno bardzo, bardzo trudno, ale myślę, że piechota na pewno taką próbę podejmie. No już prawie 3 lata minęły od kiedy ustanowiła swój rekord życiowy Paulina Piechota w tej konkurencji. 16:38.77 na Mistrzostwach Europy Juniorów w Hodmezowaszerhej. Tam zajęła miejsce 6 w tej juniorskiej stawce. Na zakończenie swoich startów właśnie z juniorami jako 17-latka. O, później ten kolejny rok też całkiem udany start na Mistrzostwach Świata w Budapeszcie, przecież na 800 metrów stylem dowolnym, no i chciałaby na pewno na drugie z rzędu Mistrzostwa Świata pojechać. No bo wydaje się, że minimum na Uniwersjadę w tej konkurencji absolutnie w jej zasięgu. 16:46.63 już za moment kolejna dekoracja. Obserwowaliśmy już najlepszych na 100 metrów stylem grzbietowym seniorów, teraz młodzieżowcy na najwyższym stopniu podium w tej rywalizacji młodzieżowców. Mateusz Ungehoyer 55:34, Kamil Kaźmierczak na miejscu drugim i Jakub Skierka na pozycji trzeciej. O, 55:34, a więc Ungehoyer o 0,02 sekundy poprawił rekord życiowy. O, też tutaj przygotował dobrą formę na te zawody. No i ma prawo być z siebie naprawdę zadowolony. Na miejscu trzecim Kuba Skierka teraz odebrał medal brązowy. Nie mamy na podium Kamila Kaźmierczaka. No nie wiem, jaka jest tego przyczyna, ale Ungehoyer i Skierka już tutaj nagrodzeni
medalami za moment dekoracja 200 metrów stylem zmiennym kobiet, a więc ponownie na najwyższym stopniu podium Kinga Paradowska, która pokazuje, że to 200 metrów stylem zmiennym to już zaczyna być jej królestwo. Wygrała w ubiegłym roku w Łodzi, wygrała na krótkim basenie w Lublinie, teraz najlepsza ponownie w akwasferze. Podbija kolejne pływanie, może w grudniu w Ostrowcu też będzie nie do zatrzymania, na pewno będzie faworytką. Teraz już tak na to trzeba patrzeć, na te rywalizacje zmiennistek, bo rzeczywiście Paradowska już kilkukrotnie zdążyła nas przekonać do tego, że właśnie w rywalizacji zmiennistek jest absolutnie w krajowej czołówce. I chyba już za moment rozpocznie się ta dekoracja. Na najwyższym stopniu podium stanie Kinga Paradowska, na miejscu drugim Aleksandra Knop, a na trzecim Paula Żukowska. Aleksandra Knop, tutaj warto o tym wspomnieć, wypełniła minimum na Mistrzostwa Europy Juniorów, kolejne juniorskie minimum. Wiemy, że też w tej sztafecie 4x200 metrów stylem dowolnym razem z dziewczynami, razem z Martą Klimek, razem z Aleksandrą Polańską, razem oczywiście także z Dominiką Kosakowską. To minimum na 4x200 metrów stylem dowolnym uzyskała. Też będzie miała okazję zaprezentować się na Mistrzostwach Świata, tak jak w ubiegłym roku pływała na Mistrzostwach Europy w Glasgow. Więc to cenne międzynarodowe doświadczenie wśród seniorów Ola zbierze, a może jeżeli jeszcze udałoby się wywalczyć tę kwalifikację olimpijską, odegra ważną rolę również na igrzyskach. Ale to oczywiście w dalszej perspektywie, najpierw trzeba się jakoś przygotować do tego kolejnego długiego sezonu letniego. Nie ma za dużo czasu na odpoczynek. Ostatnio Aleksandra Knop w ubiegłym roku też długo pracowała w tym sezonie letnim, przecież zakończyła go startem na Młodzieżowych Igrzyskach Olimpijskich w Buenos Aires, które odbyły się pod koniec sierpnia. Nawet później, bo to przecież, jeżeli dobrze pamiętam, była już zdecydowanie taka nietypowa pora, to chyba był październik. Buenos Aires było w październiku, jeżeli dobrze pamiętam, więc ten sezon naprawdę bardzo dziwny. Teraz oczywiście będzie to wyglądało trochę inaczej, bo Mistrzostwa Świata Juniorów w sierpniu właśnie. Ale też czasu na odpoczynek za dużo nie będzie. Też trzeba będzie jakoś te siły zbierać i wytrzymać to wszystko fizycznie. I też psychicznie, bo to nie zawsze jest takie proste. A zatem Kinga Paradowska przed Aleksandrą Knop i Paulą Żukowską w klasyfikacji seniorek, a wśród młodzieżowców Zuzanna Dzwonnik na najwyższym stopniu podium, 2:21.22, na miejscu drugim Julia Adamczyk i na pozycji trzeciej Paulina Nogaj.
A dziewczyny też już uśmiechnięte, zadowolone pozują do pamiątkowego zdjęcia. No i czas na dekorację mężczyzn. Tutaj medal złoty dla ZS-u Politechniki Łódzkiej. Marcel Wągrowski, 2:07 wypełnione minimum na uniwersjadę. Do tego minimum na Mistrzostwa Świata Seniorów zabrakło niespełna pół sekundy. No i minimum na uniwersjadę wypełnił też Michał Poprawa. 2:75 to wynik, jaki Poprawa uzyskał w tym wyścigu finałowym. Opływał już szybciej dwa lata temu na uniwersjadzie swoją drogą, też w Tajpej. 2:09 to wynik, który dał mu tam też miejsce w finale, w którym zajął miejsce szóste. W tym wyścigu wygrał Koske Hagino, Dai Yaseto był drugi, a Joe Litchfield z Wielkiej Brytanii zajął miejsce trzecie, więc też ta stawka tam była naprawdę mocna. Myślę, że no podobnie będzie w tym roku, też będzie miał się z kim pościgać i Poprawa, i Wągrowski. No i miejsce trzecie, medal brązowy, Dawid Szwedzki, 2:02. Fantastyczne mistrzostwa w jego wykonaniu. Kolejny medal trafia do jego kolekcji. No i jeżeli chodzi o tych multimedalistów, no to on na swoim koncie ma już 3 krążki. Jeden złoty, jeden srebrny w rywalizacji na 200 metrów stylem klasycznym i teraz ten brąz na 200 metrów stylem zmiennym. No i jeżeli chodzi o rywalizację indywidualną, to już w zasadzie z niemal całkowitą pewnością możemy powiedzieć, że tą najbardziej utytułowaną zawodniczką mistrzostw zostanie Aleksandra Polańska. 2 złote i 2 srebrne medale w rywalizacji w stylu dowolnym. Srebro na 100 i 800 metrów, złote medale na 200 i 400. O, tylko Alicja Tchórz ma tutaj jeszcze 4 krążki. Też 2 złote, ale tylko 1 srebrny w porównaniu do 2 Aleksandry Polańskiej. I do tego jeszcze 1 brąz. No i klasyfikacja młodzieżowców. Marcel Wągrowski na najwyższym stopniu podium ponownie. Dominik Bujak na miejscu drugim i Jan Kałusowski z kolejnym medalem Mistrzostw Polski. Tym razem właśnie wśród zmiennistów, wśród młodzieżowców medal brązowy. No i już za chwilę 1500 metrów stylem dowolnym kobiet z Pauliną Piechotą, z Aleksandrą Knop, z Justyną Burską. O, dziewczyny ruszą, myślę, już za chwilę na platformę startową i później czeka je zacięta walka o te medale Mistrzostw Polski. Oczywiście ze zdecydowaną faworytką w osobie Pauliny Piechoty. No i czas rozpoczynać się. Już dziewczyny ruszyły z rogu pływalni na swoje miejsca startowe. Bardzo dobry początek tych mistrzostw w wykonaniu Pauliny Piechoty. Ten start na 800 metrów stylem dowolnym wyszedł jej naprawdę dobrze. Do 600 metra wydawało się, że wywalczy minimum na Mistrzostwa Świata. Troszkę ostatecznie zabrakło tych sił, ale miejmy nadzieję, że na 1500 metrów wszystko pójdzie już po jej myśli.
Ale po kolei na torze zero w tym wyścigu Wiktoria Wrzesińska, 190 Łódź, tor pierwszy, Daria Zielińska, Polonia Warszawa. Na torze drugim popłynie reprezentantka 190 Karolina Piechota. Tor trzeci to Justyna Burska, Mazedes UWM Olsztyn. Tor czwarty Paulina Piechota, 190 Łódź, czwarta zawodniczka 190 w tym wyścigu, Aleksandra Knop na torze piątym. Na szóstym Ewa Jaszczuk, Kormoran Olsztyn. Na siódmym Klaudia Tarasiewicz, Polonia Warszawa. Na ósmym Weronika Cynarska, Polonia Warszawa. I tor dziewiąty Daria Nita, Korona Kraków. O Paulina Piechota w węgierskim czepku, tak jakby chciała nawiązać do tego swojego najlepszego startu, a do tego swojego rekordu życiowego, szóstego miejsca na Mistrzostwach Europy Juniorów, właśnie na Węgrzech, w Chodmezowa Szerhej. No i oby udało jej się popłynąć szybciej niż wtedy, niż w 2016 roku. Ma tutaj mocne wsparcie klubowych koleżanek, jest Ola Knopy, jest na torze drugim jej młodsza siostra Karolina. No i zaczynamy ten wyścig. Patrzymy, jak poradzi sobie Paulina Piechota na torze czwartym. Ten rekord życiowy trzeba tutaj poprawić o kilka sekund. ...16:38.77. W historii polskiego pływania szybciej pływały tylko i wyłącznie Magdalena Dyszkiewicz i Justyna Burska, która tutaj płynie na torze trzecim. No ale Burska chyba nie jest aż tak mocna na tych mistrzostwach jak wtedy, na tych pamiętnych mistrzostwach Polski w Szczecinie, gdy robiła co chciała z rywalkami, wygrywała rywalizację na 200, 400, 800 i 1500 metrów stylem dowolnym. Niespotykana sytuacja w historii mistrzostw Polski, 4 złote medale właśnie w tych konkurencjach. Minuta 4:94 rozpoczyna Paulina Piechota, a więc spokojnie, rozważnie. Miejmy nadzieję, że to jest właśnie rozwaga, bo to jest jak na razie tempo o ponad sekundę gorsze od tempa, które miała na Węgrzech. No ale tam też rzeczywiście w końcówce trochę za ten mocny początek zapłaciła. O kolejny pomiar czasu, minuta 38:71, Daria Nita na miejscu drugim jak na razie, Aleksandra Knop na pozycji trzeciej, Ewa Jaszczuk czwarta, Klaudia Tarasiewicz na miejscu piątym. Tarasiewicz, no to też pewnie zawodniczka, którą będziemy obserwować w Baku na Olimpijskim Festiwalu Młodzieży Europy, tak się przynajmniej wydaje, patrząc na jej osiągnięcia, rezultaty, które tutaj padają na Mistrzostwach Polski w Olsztynie, ale oczywiście no, trzeba będzie poczekać na te oficjalne powołania, bo to wszystko kwestia tego rankingu, na podstawie którego ustalona zostanie kadra. Paulina Piechota, 2:12:51. No troszkę, o nie wiem, czy nie za wolno, no ponad 3 sekundy wolniej w tym momencie od tempa na życiówkę. Miejmy nadzieję, że to jest właśnie taktyka na to, żeby zaatakować w tej drugiej części dystansu, żeby tutaj no, dobrze zafiniszować, no bo tych sił na finiszu właśnie zabrakło w wyścigu na 800 metrów. 33:32 na kolejnych 50 metrach. Daria Nita utrzymuje miejsce drugie, Ewa Jaszczuk teraz dobrze na ostatniej 50 i jest trzecia zawodniczka, która no tutaj będzie chciała na pewno zdobyć medal przed własną publicznością. Przed rokiem w tej konkurencji Paulina Piechota wygrała przed Aleksandrą Knop właśnie Milena Karpisz. Była trzecia, Karpisz tutaj już w tej rywalizacji nie oglądamy. O, Piechota 300 metrów, 3:19:37. 3:19:37, gdy ustanawiała rekord życiowy po 300 metrach, miała 3:15:08.
No i kolejny pomiar czasu. Paulina Piechota tutaj zdecydowanie z przodu, ale 33,7 na tej 50-ce, 3:53,08. No i będzie musiała tutaj w drugiej części tego dystansu zdecydowanie przyspieszyć Paulina, żeby zdobyć to minimum. O, też na pewno już trochę zmęczona swoimi startami. Rywalizowała tutaj przecież już pierwszego dnia na to 800 metrów. Wczoraj co prawda nie pojawiła się na starcie rywalizacji sztafetowej. 4x200 oszczędzała siły na ten dzisiejszy start zapewne. No, ciekawa walka o miejsce drugie nam się tutaj zapowiada. Na razie dziewczyny blisko siebie. Burska, Knop, Jaszczuk, Tarasiewicz. No i kolejny pomiar czasu 33:57, 5 minut 37 setnych po 450 metrach. Ponad 6 sekund wolniej od tempa na życiówkę na razie płynie Paulina Piechota. No i już 1/3 dystansu. 5:33,75. No może właśnie tutaj chce rozsądnie rozłożyć te siły, chce zachować jak najwięcej energii na finisz. Miejmy nadzieję, że tak rzeczywiście jest. Aleksandra Knop na miejscu drugim. 5:40,24. No więc klubowe koleżanki tutaj trzymają się mocno. No i pewnie też powiększą trochę ten dorobek medalowy 190. No teraz Knop chyba wyprzedzona przez Ewę Jaszczuk. No ale ta walka o drugie miejsce akurat dopiero nam się rozkręca. Jaszczuk, Knop, Tarasiewicz i Burska myślę, że jeszcze długo, długo będą rywalizować się o to, żeby to srebro wywalczyć. No bo złoto rzeczywiście poza zasięgiem. Paulina Piechota tutaj już tego prowadzenia nie odda, nie wierzę w to. Kolejny pomiar czasu, jaki czas na tej 50-ce, 33:61, 6:40,97 po 600 metrach. No, cały czas utrzymuje to tempo 33:5, 33:7. Teraz troszkę przyspieszyła 33:4 Paulina Piechota, a za jej plecami Aleksandra Knop, znów na miejscu drugim Ewa Jaszczuk, Klaudia Tarasiewicz i Justyna Burska. Różnica pomiędzy tą czwórką, oto zaledwie 66 setnych sekundy. O, zbliżamy się powoli do połowy tego dystansu. Jeszcze 60 metrów pozostało. Kolejny pomiar czasu, 700 metrów już za Pauliną. 7:48,14, 33:7 znów. Osiem minut dwadzieścia kilka sekund, 21:21,82, no więc musiałaby tutaj ponad 10 sekund szybciej pokonać tę drugą część dystansu, żeby wypełnić minimum na Mistrzostwa Świata. Będzie bardzo, bardzo ciężko. Aleksandra Knop 8:32,36, na miejscu trzecim Ewa Jaszczuk 8:32,77, no i czekamy na tę emocjonującą walkę o drugie miejsce
cały czas dziewczyny blisko siebie, cały czas trzymają się bardzo, bardzo równo. No troszkę jakby zostawała Justyna Burska. No ale to jeszcze nie jest wcale absolutnie wielka strata. A wszystko mieści się w sekundzie. No Paulina Piechota, 10 minut 3 sekundy i 35 setnych. Ona tutaj płynie po złoto, płynie po kolejny złoty medal, tak jak przed rokiem obroni tytuł. A znów będzie najlepsza na tym najdłuższym kraulowym dystansie. My mamy małą zmianę, jeżeli chodzi o sztafety w rywalizacji kobiet. Mówiliśmy o tym, że dziewczyny z Juwenii będą płynąć w serii pierwszej. Jednak tak nie będzie. Jednak popłyną w wyścigu numer 2. No i to jest akurat dobra wiadomość w kontekście rywalizacji z AZS-em, AWF-em Katowice. No myślę, że ta bezpośrednia walka o medale będzie zdecydowanie po pierwsze ciekawsza. Po drugie też myślę, że no nakręci oba te zespoły do osiągania jeszcze lepszych rezultatów. No wiemy, że o to jest dużo trudniej, kiedy się nie ma mocnych rywalek obok siebie. No ja wtedy powiedziałem właśnie, że jest tak dlatego, że Klaudia na ziemi nie ma czasu. No ma oczywiście czas, bo przecież rok temu pływała setkę motylem już na długim basenie, więc te czasy w rankingach są, czyli coś tam w systemie nam się zepsuło. Na szczęście szybko była pana ta pomyłka i obie te najlepsze sztafety będziemy mieli obok siebie. No co tak jak mówię, powinno wpłynąć jeszcze dodatkowo korzystnie na rywalizację o medale. No i kolejny pomiar czasu. Dziewczyny walczące o miejsce drugie na prowadzeniu w tej stawce. Czterech zawodniczek: Aleksandra Knop, Justyna Burska przed Ewą Jaszczuk, ale to nie daje jej medalu. Klaudia Tarasiewicz, no to byłaby spora niespodzianka, gdyby 15-latka z UKP Polonii Warszawa stanęła na podium. Paulina Piechota, kolejny pomiar czasu przyspiesza. 33:66, ale no oczywiście to nie jest tempo, które tutaj dawałoby jakiekolwiek szanse na minimum. No Aleksandra Knop na miejscu drugim zaczyna tutaj odskakiwać rywalkom dobrze na tej kolejnej 50. Tarasiewicz na miejscu trzecim, Burska no będzie walczyć chyba do samego końca. No Burska i Jaszczuk bronią tutaj honoru olsztynianek, no i no pytanie, czy będą w stanie któraś z nich stanąć na podium. No Ewa Jaszczuk ma do tego już w tym momencie naprawdę bardzo, bardzo daleko. Aleksandra Knop, przewaga 1,5 sekundy nad Klaudią Tarasiewicz. Justyna Burska tylko 0,4 sekundy.
za zawodniczką Polonii Warszawa. Paulina Piechota oczywiście niezagrożona. Kolejny pomiar czasu to już 1250 metrów. Jeszcze 5 długości basenu do pokonania. 14.1.07. Nie będzie minimum, nie będzie Pauliny Piechoty na Mistrzostwach Świata niestety. No ale ma rok na przygotowanie formy, na walkę o kwalifikację olimpijską. Tam to minimum na 1500 metrów, dokładnie takie samo jak w tym roku. No i miejmy nadzieję, że wtedy już będzie w jej zasięgu. Paulina Piechota rozpoczyna ostatnie 200 metrów. A na miejscu drugim już teraz wyraźnie Aleksandra Knopa, więc będziemy tutaj mieli powtórkę z przed roku, dublet zawodniczek 190. No i Justyna Burska przed Klaudią Tarasiewicz rzuciła się teraz do ataku na tych ostatnich 200 metrach. No i wyprzedziła młodą pływaczkę z Warszawy. Kolejny nawrót, Paulina Piechota. Za nią długo, długo nikt. Pojawiła się już Aleksandra Knop na naszych ekranach. Pojawiają się też pozostałe pływaczki. Jest Burska na miejscu trzecim, Tarasiewicz na pozycji czwartej. No i za moment Piechota usłyszy gwizdek sygnalizujący, że do mety pozostało 100 metrów. ...15.43.43 na miejscu drugim Aleksandra Knop. No i Justyna Burska teraz już wydaje się, że na komfortowej pozycji, jeżeli chodzi o tę rywalizację z Tarasiewicz, bo Tarasiewicz traci do niej ponad długość ciała. No a tutaj jeszcze do walki z Tarasiewicz rzuca się płynąca obok niej na torze szóstym Ewa Jaszczuk. No i chyba jednak ten medal dla Olsztyna będzie też być może miejsce czwarte, ale Tarasiewicz nie ma zamiaru tutaj tej rywalizacji tak łatwo odpuszczać. Paulina Piechota już zmierza do mety, ostatnie 20 metrów. Wygra tę rywalizację, po raz kolejny zostanie najlepszą zawodniczką na tym najdłuższym dystansie w stylu dowolnym. 16 minut i 50 sekund, 16:50, 66 dokładnie. To czas zwyciężczyni, zawodniczki 190 Łódź na miejscu drugim za moment. Aleksandra Knop, 16, 17 już minut, powyżej 16, 17:03:63, a więc nie tak szybko jak przed rokiem. Jest medal dla Olsztyna, AZS UWM Olsztyn ma brąz za sprawą Justyny Burskiej. 17:06:66, Klaudia Tarasiewicz na miejscu czwartym, 17:08:25, a więc no będzie tutaj zadowolona, bo znacznie poprawiła swój rekord życiowy zawodniczka Polonii Ewa Jaszczuk. Ostatecznie na pozycji piątej, chociaż na finiszu no robiła co mogła, żeby tutaj Klaudię Tarasiewicz wyprzedzić. I co, taki finał bez niespodzianek, no jeśli chodzi nawet przede wszystkim o zwycięzczynię, czyli Paulinę Piechotę, no jeśli chodzi o czas, no bo no niespodzianka byłaby wtedy, gdyby udało się zakręcić koło minimum, ale żeby zakręcić koło minimum, no to to trzeba było pływać no zdecydowanie szybciej, więc można chyba powiedzieć, że zdarzyło się to, co się zdarzyć miało. Zwycięstwo Piechoty, pewne zwycięstwo Piechoty, ale nie na tyle, nie na tyle dobrym czasem, żeby myśleć o wyjeździe na Mistrzostwa Świata. No nawet patrząc na czasy zgłoszeń, to tutaj na podium wszystko ułożyło nam się zgodnie z planem, a więc Piechota Knop Burska, a przed nami rywalizacja na 800 metrów stylem dowolnym mężczyzn, a więc Wojciech Wojdak, Filip Zaborowski. No i ostatnia szansa na minimum na Mistrzostwa Świata, na dołączenie do kadry do Gwangju. Mamy 11 zawodników z minimami, no i może
Może Filip Zaborowski będzie tym 12. Minimum na Mistrzostwa Świata w tej konkurencji. A to 7 minut 54 sekundy i 31 setnych. No i to jest wynik, który Wojciech Wojdak już uzyskiwał. Filip Zaborowski musiałby tutaj poprawić rekord życiowy, więc to nie będzie proste. Na torze 0 w tym wyścigu Tomasz Jackowski, Śląsk Wrocław, tor pierwszy, Piotr Bujak, Salos Kortile Kielce, tor drugi, Paweł Krawczyk, Bóg z Warszawa, tor trzeci, Krzysztof Pielowski, AZS UWM Olsztyn, na torze czwartym Wojciech Wojdak, AZS AWF Warszawa, tor piąty, Filip Zaborowski, MKP Szczecin, na torze szóstym Bartłomiej Koziejko, AZS UWM Olsztyn, na siódmym Antoni Kałużyński, Warszawianka, tor siódmy, zajęty przez Kałużyńskiego, obok niego Kacper Dereń, Śląsk Wrocław, tor dziewiąty, natomiast to Kacper Klich, AZS UMCS Lublin. Wojciech Wojdak może za moment tutaj dać prowadzenie w klasyfikacji medalowej AZS-owi z Warszawy, z Akademii Wychowania Fizycznego, no ale wiemy, że w sztafetach mocna ekipa AZS-u AWF Katowice, no bardzo prawdopodobne, że na to prowadzenie zawodnicy z Katowic wrócą, ale naprawdę emocjonująca ta walka w tej klasyfikacji medalowej do samego końca mistrzostw, w zasadzie od początku. No i patrzymy na ten wyścig, patrzymy na Wojciecha Wojdaka. Oczywiście wicemistrza świata z Budapesztu w tej konkurencji, wywalczył tam srebro, przegrał tylko z Dead Team. Wojciech Wojdak, 27-33, gdy pływał w Budapeszcie, no oczywiście miał przede wszystkim bardzo mocnych rywali obok siebie, ale zaczął podobnie, to pierwsze 50 metrów pokonał wtedy na Węgrzech 5 setnych sekundy szybciej. Ale to oczywiście dopiero początek, chociaż akurat te pierwsze metry w wykonaniu Wojciecha Wojdaka na tych Mistrzostwach Polski są naprawdę bardzo, bardzo dobre w każdym z wyścigów. A Wojdak 56-75, Krzysztof Pielowski na miejscu drugim, Paweł Krawczyk na trzecim, Zaborowski na razie dopiero szósty. No, rok temu Pielowski miał w rywalizacji na 800 metrów stylem dowolnym medal brązowy. Przegrał tylko z Zaborowskim i z Wojdakiem, który oczywiście tutaj w roli obrońcy tytułu ma już minima na 400 metrów stylem dowolnym i 1500 metrów stylem dowolnym, no więc gdzieś naturalne wydaje się, że powinien o to minimum na 800 również powalczyć. Minuta 26:40. Na kolejnym pomiarze czasu Wojdak i tuż obok niego Krzysztof Pielowski. O, też tutaj nawiązuje jak na razie z zawodnikiem AZS-u AWF Warszawa. O, dość zaciętą rywalizację. Trzyma się blisko. Kolejny nawrót to już 200 metrów. Wojdak, Pielowski i na miejscu trzecim Krawczyk, przesunął się Zaborowski na miejsce czwarte. Może będzie się tutaj rozpędzał, może będzie chciał zachować jak najwięcej sił na finisz, ale no, będzie musiał też zmierzyć się z Pielowskim, który tutaj no, jak na razie naprawdę dobrze się prezentuje. Wojciech Wojdak, Krzysztof Pielowski i on teraz już Zaborowski będzie chyba trzeci na tym nawrocie. A może jednak, może jeszcze na miejscu trzecim Krawczyk? Nie, już Zaborowski. O niespełna 0,3 sekundy przed zawodnikiem reprezentującym Bóg z Warszawa. Wojciech Wojdak cały czas, Krzysztof Pielowski blisko niego, to na pewno pomoże Wojtkowi w uzyskaniu dobrego rezultatu. Ten początek wyścigu zaskakująco zacięty. Wojdak i Pielowski, no i proszę, Pielowski już naprawdę blisko, to jest strata zaledwie 0,2 sekundy. Zaborowski na miejscu trzecim traci do Pielowskiego trochę ponad 2 sekundy. No, za moment 350 metrów, zbliżamy się do półmetka tego wyścigu, a Pielowski nie zamierza odpuszczać. No, na 1500
Zaborowskiego nie oglądaliśmy podczas pierwszego dnia Mistrzostw Polski. Wówczas w tej konkurencji za Wojdakiem znalazł się właśnie Pielowski, ale stracił do niego też dość sporo, ponad 16 sekund. Ustanowił rekord życiowy, więc to na pewno też świadczy o tym, że jest dobrze przygotowany, ale przecież to zawodnik, który specjalizuje się właśnie przede wszystkim w tych długich dystansach, w pływaniu na wodach otwartych. Wojciech Wojdak, 3:57:43, 3:57:78 rezultat Pielowskiego, więc to cały czas tylko 35 setnych sekundy. I 450 metrów Wojdak wciąż przed Pielowskim, Zaborowski na miejscu trzecim. O, ta kreska rekordu Polski już daleko przed nimi. 4:27:29 Wojdak. O, przypominam, minimum na Mistrzostwa Świata 7:54:31. No więc trzeba tutaj pokonywać te kolejne pięćdziesiątki z czasem poniżej pół minuty. Wojciech Wojdak teraz 30:11, trochę zaczyna uciekać Krzysztofowi Pielowskiemu. Filip Zaborowski na miejscu trzecim ze stratą cały czas ponad 2 sekund do Pielowskiego. Długość ciała przewagi Wojdaka na kolejnym pomiarze czasu. No, Zaborowski jeszcze powalczy o to miejsce w pierwszej dwójce. 5:27:33. Niezłe tempo Wojdaka. Myślę, że tutaj no, też wie, jak musi popłynąć, żeby to minimum uzyskać, żeby tutaj być w stanie popłynąć w tym czasie 7:54:31. On na pewno pokazał na 1500 metrów, że jest waleczny. Na ostatnich metrach świetnie finiszował i ostatecznie złamał barierę 15 minut. Po raz pierwszy w swoim życiu na Mistrzostwach Polski dokonał tej sztuki. Wojdak, Pielowski, Zaborowski. No nie może odrobić tej straty do Pielowskiego. Zawodnik MKP Szczecin, cały czas ponad 2 sekundy różnicy pomiędzy nimi. No dzielnie trzyma się Pielowski. No i kto wie, jakim rezultatem zakończy się ten wyścig, na ile będzie stać tutaj Pielowskiego w końcówce tej rywalizacji. Jeszcze trzy długości basenu. Wojdak przed Pielowskim, Zaborowski wciąż bardzo podobnie jak Pielowski. Teraz na tej 50-ce stracił 15 setnych sekundy do zawodnika reprezentującego AZS-u WM Olsztyn. No i ostatnie 100 metrów. Wojciech Wojdak ma ten wyścig pod kontrolą, ale to nie jest aż tak duża przewaga, jakiej mogliśmy się spodziewać. Wojdak, Pielowski i Zaborowski ze stratą cały czas ponad 2 sekund, a to ostatnie 100 metrów, więc te 2 sekundy wcale nie będzie łatwo odrobić. Rozpoczyna finisz Wojciech Wojdak. Krzysztof Pielowski stara się tutaj utrzymać niezłe tempo. I ostatnia pięćdziesiątka, już za moment. Jaki to będzie czas na ostatnim nawrocie? 7:27:91. 7:27:91. No tutaj chyba minimum jednak nie będzie. O, musiałby naprawdę niesamowicie finiszować Wojdak, żeby popłynąć poniżej 7 minut 54 sekund i 31 setnych. I końcówka tego wyścigu, no więc bez minimum w tej konkurencji Wojciech Wojdak, ale ma złoty medal. 7:56:88, Pielowski na miejscu drugim i Filip Zaborowski z medalem brązowym. No tylko Wojciech Wojdak w tym roku łamie barierę 8 minut, w poprzednim o, dokonał tej sztuki też Zaborowski, tutaj zawodnik MKP Szczecin na miejscu trzecim. No i niespodzianki znowu brak, wygrywa faworyt, może trochę się
przeliczyliśmy z tym czasem, bo ja przypuszczałem, że skoro Wojtek wygląda dobrze na 200, wygląda dobrze na 400, wygląda bardzo dobrze na 1500, to w tej swojej koronnej konkurencji też zakręci się koło minimum na Mistrzostwa Świata i to tak przynajmniej w okolicach minimum, bo myślałem, że stać go tutaj na przepływanie, ale chyba znowu wychodzi to zmęczenie. 800 dowolnym to na końcu jedna ostatnia w ogóle indywidualna konkurencja, biorąc pod uwagę piąty dzień mistrzostw, biorąc pod uwagę, że trochę tych kilometrów już wypływał podczas zawodów, to pewnie to zmęczenie odbiło się na jego dyspozycji. No i ostatnia konkurencja kobieca tych mistrzostw. Zaczynamy rywalizację sztafetową. Sztafety 4 razy 100 metrów stylem zmiennym kobiet. Dwa wyścigi przed nami. No i ciekawe, jak tutaj poradzą sobie zawodniczki AZS-u AWF Katowice w wyścigu drugim, bo to może być wyścig, który da już zwycięstwo w klasyfikacji medalowej AZS-owi AWF Katowice, a przynajmniej bardzo zawodników z Katowic do tego sukcesu przybliży. No i już za moment rozpoczniemy tę rywalizację w serii pierwszej. Mamy tutaj na starcie 5 ekip, ostatecznie Juvenia Wrocław popłynie w wyścigu drugim na torze czwartym z najlepszym czasem zgłoszenia 4.7.69, wynikiem, o który przed rokiem dał im złoty medal. O rekord Polski w tej konkurencji ten klubowy należy do zawodniczek Juvenii. Pochodzi sprzed 2 lat i jest lepszy od tego czasu z 2018 roku o 0,1 sekundy. 4,7,59 się popłynęły w Lublinie. Zawodniczki trenujące pod okiem trenera Grzegorza Widanki. No i teraz będziemy patrzeć na ten pierwszy wyścig. UKS Gozraszyn na torze drugim, Obuchowicz, Overko, Stansbery i Kulik. Tor trzeci to Nawaz Kierniewice, Białkowska, Zyga, Sarna, Walc. Tor czwarty, G8 Bielany, Warszawa. Na skręt Włodarkiewicz, Woźniak i Skipczak. Tor piąty, AZS Uniwersytetu Warszawskiego, Staros, Jucewicz, Sajecka, Mazur. I tor szósty, AZS AWF Warszawa, Herasimowicz, Halman, Górecka, Wardzińska, też ciekawa sztafeta z Weroniką Górecką, która tutaj sprawdzi się w stylu motylkowym. No i to właśnie Herasimowicz, to nie dziwi, rozpoczynam najszybciej ten wyścig indywidualnie na 100 metrów stylem grzbietowym. Herasimowicz zajęła miejsce piąte. Minuta 2.47, a jak będzie tutaj, jak będzie w tym wyścigu Herasimowicz kontra Agata Naskręt, wicemistrzyni Polski. No i ten wyścig wyrównany do samego końca, ale Agata Naskręt pokazuje klasę. Minuta 2.37, prawie sekundę wolniej niż indywidualnie. Herasimowicz też odrobinę słabiej niż kilkadziesiąt minut temu, o 0,4 sekundy wolniej niż w finale A. No i teraz dziewczyny już zmienione. Magdalena Włodarkiewicz w zespole G8, a w ekipie AZS-u AWF Warszawa Weronika Halman, więc też powinna tutaj pokazać się z dobrej strony mistrzyni Polski w rywalizacji indywidualnej. No i tak też robi Weronika Halman na prowadzeniu. 31.88, dobry początek tej rywalizacji. O 31.88 to wynik
o niemal taki, jaki uzyskała indywidualnie dziś w finale 50. No więc bardzo zmotywowana do tego sztafetowego startu Weronika Hallman. Ostatnie metry, no i oczywiście AZS-AWF Warszawa będzie na prowadzeniu. A Hallman już zakończyła rywalizację 37-22, a więc o tutaj, o dokładnie co do setnej sekundy. Minuta 9,1 międzyczas zawodniczki AZS-u AWF Warszawa. No i teraz oczywiście, tak jak już wspominałem, Weronika w ekipie ze stolicy na miejscu drugim, G8 Bielany Warszawa, Zofia Woźniak w stylu motylkowym. AZS-AWF Warszawa i G8 Bielany 2 zespoły ze stolicy na pierwszych dwóch pozycjach i chyba tak już zostanie do samego końca tutaj. A za moment wskoczą do wody Martyna Wardzińska w ekipie liderek i na torze czwartym Natalia Skipczak. Wardzińska ma wszystko w swoich rękach, wystarczy, że to prowadzenie utrzyma, a przewaga jest bardzo, bardzo wyraźna. O dobrych kilka metrów różnicy pomiędzy zawodniczkami AZS-u AWF Warszawa a G8 Bielany i kolejny nawrót, już ostatni w tym wyścigu, 3:44:38. AZS-AWF Warszawa zatem na miejscu pierwszym w serii numer 1. Zawodniczki ze stolicy Herasimowicz, Hallman, Górecka i Wardzińska z czasem 4:15:77. G8 Bielany Warszawa ze stratą dokładnie 4 sekund na miejscu drugim. No i AZS-AWF Warszawa, G8 Bielany Warszawa i UKS Gozraszyn przed AZS-em Uniwersytetu Warszawskiego i na Wąskie Dniewice w serii pierwszej, a widzimy już też zawodniczki, które wystąpią w serii drugiej i powalczą o medale Mistrzostw Polski. No i będziemy czekać na ten o niezwykle ciekawy pojedynek Juwenii Wrocław i AZS-u AWF Katowice. Na torach środkowych popłyną dziewczyny i będą tutaj od samego początku duże emocje, nie ulega to żadnym wątpliwościom. Alicja Tchórz, Paulina Peda już za moment w stylu grzbietowym się zmierzą, później Aleksandra Iwanowska i Natalia Lewandowska w stylu klasycznym, Klaudia Naziębło i Dominika Kosakowska w stylu motylkowym i Katarzyna Wasik kontra Kornelia Fietkiewicz w stylu dowolnym. Czy ktoś jeszcze wmiesza się do tej rywalizacji? Będzie o to naprawdę bardzo, bardzo ciężko. No i zaczynamy prezentację od toru zero, a tutaj UKP Polonia Warszawa, Tarasiewicz, Rusek, Zielińska, Buszka, tor pierwszy, Gozraszyn, Niewiadomska, Helbing, Pogorzelska, Polańska, a tor drugi to SMS Galicja Kraków, Pogorzelska, Bura, Tasak i Chorowa, tor trzeci AZS-u MCS Lublin,
to Dżerdżes, Samuła, Kołodziej i Czarniecka, tor czwarty, Tchórz, Iwanowska, Naziębło, Fietkiewicz, Juwenia, Wrocław, tor piąty, Peda, Lewandowska, Kosakowska, Wasik, AZS, AWF, Katowice, a na torze szóstym AZS, UMC z Lublin, Adamczyk, Kosiniak, Żmuda, Andrzejewska, tor siódmy, również Lublinianki, Suchecka, Żukowska, Mazurkiewicz, Rabiniak, na torze ósmym, GIM 92, Ursynów, Warszawa, Kozińska, Stawicka, Herbreder i Kawka i na torze dziewiątym MKP Szczecin, Margula, Kisiel, Rogowska i Fryckowska. A zatem tor czwarty. Alicja Tchórz, tor piąty, Paulina Peda. No i dogrywka za tę rywalizację w stylu grzbietowym przed kilkudziesięcioma minutami. Wtedy oczywiście Alicja Tchórz była lepsza. Paulina Peda zakończyła rywalizację na miejscu trzecim, łamiąc barierę minuty i dwóch sekund. Minuta 1:96 to czas Pedy, minuta 1:13 czas Alicji Tchórz. A jak będzie tutaj? Alicja Tchórz już zdecydowanie z przodu. O, chce tutaj, o, może jeszcze powalczyć o jakiś bardzo dobry rezultat na zakończenie tych mistrzostw. Nawrót, no i rozpoczyna bardzo podobnie ten wyścig jak rywalizację indywidualną. 29:81, Alicja Tchórz na prowadzeniu, no i Paulina Peda tutaj też ma za rywalkę między innymi Danielem Georges, która będzie wysoko, będzie w pierwszej trójce, na to wygląda. Alicja Tchórz, ostatnie metry, jeszcze kilka mocnych pociągnięć i do wody wskoczy Aleksandra Iwanowska. Minuta 1:37, a więc tylko 24 setne sekundy wolniej niż indywidualnie Paulina Peda, minuta 3:84. No i teraz rywalizacja Aleksandry Iwanowskiej z Natalią Lewandowską. No wydaje się, że Iwanowska pokazała już tutaj na mistrzostwach, że jest bardzo mocna i teraz nie da się dogonić tak łatwo zawodniczce AZS-u AWF Katowice, ale to jest przewaga Juwenii. One tutaj mają ochotę na rekord Polski, mają ochotę na to, żeby ten rezultat sprzed dwóch lat poprawić, ale pamiętajmy, że na ostatnich dwóch zmianach w zespole AZS-u AWF Katowice też mocne zawodniczki, Kosakowska i wreszcie Katarzyna Wasik. No więc potrzebują też tutaj przewagi zawodniczki Juwenii po pierwszych 300 metrach, bo przecież Wasik będzie gonić Kornelię Fietkiewicz. Aleksandra Iwanowska, wielka przewaga. No i widzimy też na torze trzecim, że Wiktoria Samuła daje miejsce drugie Lublinianką. Wskoczyła do wody teraz w ekipie AZS-u MCS-u Katarzyna Kołodziej. No więc jeszcze Lublinianki włączają się tutaj do tej rywalizacji. Mają już sztafetowe złoto 4x200 metrów stylem dowolnym. A widzimy, że w stylu motylkowym Klaudia Naziębło też radzi sobie świetnie. 28:22 na początek, no i płyną szybciej od tempa na rekord Polski o 0,7 sekundy wrocławianki. O, bardzo mocna ta sztafeta Juwenii. O, więc ta forma nie dziwi, dziwi to, jak dużą przewagę mają zawodniczki Juwenii nad AZS-em AWF Katowice, nad Lublinianki. No i ostatnia zmiana nie odda już tego pierwszego miejsca. Kornelia Fietkiewicz, świetny występ wrocławianek w tej ostatniej serii, w tym ostatnim starcie na mistrzostwach. AZS UMCS Lublin na miejscu drugim i przewaga ponad 3 sekund nad Katowiczankami. A więc no tutaj jeszcze Katarzyna Wasik będzie musiała się mocno napracować, żeby dać to srebro ewentualnie
zawodniczką z Katowic. Ostatni nawrót już za Kornelią Fietkiewicz. No i pytanie, czy będzie rekord Polski? 4,7,59. Ten rezultat z 2017 roku. Ostatnie 15 metrów rozpoczyna Kornelia Fietkiewicz, a więc złoto dla Juwenii, a więc AZS AWF Warszawa pozostaje na prowadzeniu w klasyfikacji medalowej. No i 4,6,11, ależ mamy tutaj wyśrubowany rekord Polski o ponad sekundę. No ponad sekundę poprawiają się zawodniczki Juwenii, no i Katarzyna Wasik nie dała rady, a więc Lublinianki na miejscu drugim. No i 4,16,64, a w poprzednim wyścigu przecież zawodniczki AZS-u AWF Warszawa z czasem 4,15,77, więc to jest srebro, wypychają zawodniczki z Katowic poza pierwszą trójkę. O, ciekawe rozstrzygnięcie. No niespodziewane rozstrzygnięcia, no wydawało nam się, że jednak mimo wszystko AZS AWF Katowice tutaj przynajmniej spróbuje nawiązać walkę, ale ta przewaga Juwenii była naprawdę ogromna. No to był kapitalny wyścig ze strony dziewczyn z Wrocławia, no ale dzięki temu będziemy mieli do samego końca emocje, jeśli chodzi o klasyfikację medalową. Znowu wszystko nam się rozstrzygnie dopiero w ostatniej konkurencji. No i tutaj panowie z Katowic no muszą wygrać, bo jeśli tak się nie stanie, no to triumfatorami zostanie zespół AZS-u w Warszawie. No i to byłby olbrzymi sukces rzeczywiście ekipy trenerów Pawła Słomińskiego i Macieja Certy. O, wielka eksplozja radości w ich sektorze, kiedy okazało się, że mają srebro. No i teraz doping dla kolejnej ekipy AZS-u AWF Warszawa, która zaprezentuje się w pierwszej serii rywalizacji mężczyzn. No tutaj też ciekawa ta sztafeta G8 Bielany Warszawa. Zobaczymy Stokowskiego w stylu motylkowym, zobaczymy Piszczorowicza w stylu dowolnym. Tylko trzy ekipy na torze trzecim: AZS AWF Warszawa, Ciężkowski, Kusto, Juraj i Włodarczyk. Tor czwarty to Wodnik Tychy, Skierski, Wiekiera, Popiela i Bieg. I tor piąty G8 Bielany Warszawa, Frank Rębacz, Stokowski, Piszczorowicz. Mamy już oficjalne rezultaty rywalizacji kobiet. Minuta 8.49, Iwanowska w stylu klasycznym. A to na pewno robi spore wrażenie. Klaudia Naziębło, minuta i 59 setnych. Kornelia Fietkiewicz też szybka, 55.66. Dobre wyniki z tego startu lotnego. O, Katarzyna Wasik, 54.96. No też tutaj popłynęła naprawdę szybko, ale no też wiemy, że no jest w stanie jeszcze trochę z tego wyniku urwać. No i już nawet na pierwszym odcinku w sztafecie 4x100 metrów stylem dowolnym to pokazała. No jest jedyną indywidualną rekordzistką Polski na tych mistrzostwach, Katarzyna Wasik. Nawet podwójną. Mamy cztery rekordy Polski pobite, dwa indywidualne Wasik, do jeszcze jednego w sztafecie 4x100 metrów stylem dowolnym się dołożyła, więc tylko to ten wyścig, który oglądaliśmy przed chwilą w sztafecie 4x100 metrów stylem zmiennym. Poprawione zostało historyczne osiągnięcie, do którego ręki i nogi nie przyłożyła Katarzyna Wasik, więc to też no, pokazuje tylko, w jakiej formie tutaj przyjechała Kasia do Olsztyna. Na wyścigu pierwszym na prowadzeniu G8 Bielany Warszawa Paweł Frankę, 56 sekund 42 setne i zdecydowana przewaga Bielan nad resztą stawki. Teraz w ekipie na torze piątym Maciej Rębacz. No i za moment już zobaczymy w wodzie Kacpra Stokowskiego, jego ostatni start na tych mistrzostwach.
A Rębacz utrzymuje prowadzenie dla ekipy z Bielan, no i pewnie Stokowski i Piszczorowicz już tego pierwszego miejsca nie oddadzą. No i ciekawe, jakie międzyczasy tutaj zanotują. Pierwsze 50 metrów Stokowski w stylu motylkowym, no też radzi sobie dobrze, doskonale o tym wiemy. No i te pierwsze 50 metrów pokonał tutaj w czasie 25-19. Na 25-19 na pierwszych 50 metrach, no i na drugich 28-76. A teraz już Bartosz Piszczorowicz, on też rozpoczyna nieźle ten wyścig. Mają pod kontrolą całkowicie ten wyścig oczywiście zawodnicy z Bielan i wygrywają. Ciekawe, jaki rezultat uda im się uzyskać i ciekawe, jakie miejsce da on w klasyfikacji generalnej. No bo to powinno być miejsce w czołówce. Ile? 3 minuty 43,87. A 3:43:87 rezultat, który no pewnie będzie się liczył tutaj w czołówce. Za moment seria druga, tu już zobaczymy komplet 10 ekip. Przedostatni wyścig tych mistrzostw już za moment przed nami. No przypominamy, oczywiście w ostatnim wyścigu rozstrzygnie się kwestia zwycięstwa w klasyfikacji medalowej AZS AWF Katowice kontra AZS AWF Warszawa. Na wyścigu drugim na torze zero Muszelka Warszawa, Chmielewski, Roguski, Chmielewski, Rotkiewicz. Tor pierwszy Polonia Warszawa, Wlazłowski, Bączkowski, Dejnerzenko, Chałupczyński. Na torze drugim G8 Bielany Warszawa, Żołądź, Uryniuk, Ćwiek, Karpiński. Tor trzeci MKS Trójka, Łódź, Balcerak, Piotrowicz, Kausowski, Szwedzki. Tor czwarty AZS UMCS Lublin, Bryła, Paczyński, Oler, Chodulski. Tor piąty również AZS UMCS Lublin, Nowiczkow, Stolarski, Borkowski, Lech. Tor szósty AZS AGH Kraków, Litwa, Lechowicz, Naumienko, Buczkowski. Tor siódmy Wiktoria, Racibórz, Zając, Bachlaj, Kasprzyk, Dudys. Tor ósmy AZS AWF Katowice, Milbrand, Dubas, Kwaśny, Cieśla. I tor dziewiąty G8 Bielany Warszawa, Sieczek, Tarasewicz, Masiuk, Białek. No i Trójka Łódź na prowadzeniu po pierwszych 50 metrach, Jakub Balcerak. No tutaj pewnie trochę niedosyt zawodnika z Łodzi, że nie zakwalifikował się rano do finału, a na 100 metrów stylem grzbietowym. Ale może to sobie powetować w tym wyścigu, będzie Trójka na prowadzeniu, a przecież za moment Kamil Piotrowicz wskoczy do wody w stylu motylkowym, to też będzie ciekawe, Jan Kausowski. No ale na Kausowskiego jeszcze kilkadziesiąt sekund, musimy poczekać. Trójka na prowadzeniu.
a na miejscu drugim i trzecim AZS UMC z Lublin, a na torach środkowych Oliwier Paczyński i Marcin Stolarski. O trójka Łódź, minuta 26:25, minuta 27:80, a AZS UMC z Lublin na torze piątym, a więc Stolarski radzi sobie dobrze. No oczywiście o tych mistrzostw na pewno do udanych nie zaliczy, ale wiemy, że wraca dopiero po kontuzji, no i też potrzebuje czasu, żeby tutaj do tej pełni formy dojść. A myślę, że już na zimowych mistrzostwach Polski zobaczymy go w naprawdę dobrej dyspozycji. A trójka Łódź cały czas na prowadzeniu i Jan Kałusowski teraz delfinem na tych kolejnych 100 metrach. A w zespołach AZS-u UMCS-u Lublin Krzysztof Woller na torze czwartym i Kacper Borkowski na torze piątym. G8 Bielany Warszawa, zwycięzcy pierwszego wyścigu oczywiście na prowadzeniu w tej klasyfikacji generalnej 3:43:87 do poprawienia, a tutaj Kałusowski rozpoczyna, no szybko rozpoczyna, bardzo podobnie jak pozostali zawodnicy, którzy tutaj rywalizują na tym trzecim odcinku, więc radzi sobie naprawdę bardzo, bardzo dobrze Jan Kałusowski. A również w stylu motylkowym, no i trójka będzie na prowadzeniu, a na ostatniej zmianie Jakub Szwedzki. No może tutaj powalczą o medal wśród młodzieżowców, zobaczymy, trójka Łódź w dobrej sytuacji, AZS UMCS na torze czwartym, na miejscu drugim Jakub Chodulski wskoczył do wody, a na miejscu trzecim znalazła nam się tutaj ekipa Wiktorii Racibórz, Dominik Dudys na ostatnich 100 metrach. O, Jakub Szwedzki próbuje tutaj walczyć, utrzymać to prowadzenie, ale świetny pościg na torze piątym Filipa Lecha. Filip Lech finisuje, AZS UMC z Lublin, czy trójka Łódź, a może kolejna ekipa z Lublina. Jakub Szwedzki, ależ tutaj się chciał obronić do ostatnich metrów, ostatecznie pierwsze dwie pozycje AZS UMC z Lublin. No, brawo dla ekipy AZS-u UMCS-u od klubowych kolegów siedzących na trybunach. Piękna walka Lublinia, no te dwie pierwsze lokaty, trójka Łódź ostatecznie na pozycji trzeciej zatem. I ostatni wyścig tych mistrzostw, już zawodnicy pojawiają nam się tutaj na platformie startowej, no i zobaczymy jeszcze między innymi na starcie takich zawodników jak Jakub Majerski, jak oczywiście Marcin Cieślak w zespole G8 Bielany, ale po kolei na torze 0. SMS Galicja Kraków, to właśnie tutaj Jakub Majerski na zmianie w stylu motylkowym, a wcześniej grzbietem Grzegorz Wanat, w stylu klasycznym Sebastian Dudzik, a na koniec w kraulu Bogdana Staszew. Tor pierwszy, obok nich zawodnicy Śląska Wrocław, Michał Bieroński, Michał Mikołajczyk, Damian Chrzanowski i Jakub Kiszczak. A tor drugi to G8 Bielany Warszawa, właśnie z Cieślakiem w stylu motylkowym, wcześniej Mościcki i Zbutowicz, a na ostatniej zmianie Filip Orlicz. Tor trzeci AZS AGH Kraków, Ungehoyer, Suzin, Wysoczyński, Solak. Tor czwarty AZS AWF Katowice, Polewka, Hołp, Poprawa, Bugdol. Tor piąty AZS UMCS Lublin, Niedziałek, Kadrów, Bocheń, Hołp. Tor szósty AZS AWF Warszawa, Kawęcki, Roguski, Świderski, Wojdak. Tor siódmy AZS AWF Katowice, Ciastoń, Romanowski, Przybyła, Budkiewicz. Tor ósmy MKP Szczecin, Kędzia, Młynarczyk, Książek i Ostrowski. I na torze dziewiątym AZS AWF Katowice, Sordyl, Królikowski, Blachura i Goleniec. Radosław Kawęcki w stylu grzbietowym na pierwszej zmianie,
Nie mieliśmy tego pojedynku indywidualnie, dostaniemy go w sztafecie. Tomasz Polewka na torze czwartym. Tak, wreszcie panowie będą mogli się ze sobą zmierzyć. Zobaczymy, kto w tym pojedynku będzie górą. Jeden się specjalizuje na 200, drugi na 50. Zobaczymy, jak ta sytuacja będzie wyglądała na tym dystansie pośrednim. No, przypuszczam, że Polewka zacznie zdecydowanie lepiej, no, biorąc pod uwagę, że właśnie w tej konkurencji wypełnił minimum na Mistrzostwa Europy. No pytanie, ile sił mu starczy na drugą część dystansu, bo tam Kawęcki na pewno będzie się zbliżał. Radosław Kawęcki indywidualnie 54-46 w wyścigu finałowym. No i tutaj, jak to wygląda po pierwszych 50 metrach, 26-55, a więc jeszcze szybciej niż w wyścigu finałowym i to szybciej o pół sekundy płynie Kawęcki. O, ciekawy, jaki tutaj rezultat zanotuje. No, zmotywowała go chyba ta walka z Tomkiem Polewką. No i widzimy, jaka przewaga. No i on też wie, o co walczy. On walczy o zwycięstwo dla ZSU AWF Warszawa w klasyfikacji medalowej. Chce tutaj kolegów ustawić się w dobrej pozycji. 54-67, tylko odrobinę wolniej niż indywidualnie. No i na torze drugim Jakub Mościcki, świetnie, po raz kolejny. 55-61, Polewka 56-84, a więc mają stratę katowiczanie. No tutaj Rafał Bugdol popłynie na ostatnim odcinku, więc też no, ten wybór Polewki był absolutnie logiczny. No ale ten pojedynek, to starcie, Kawęcki wygrał zdecydowanie. No i teraz w zespole AZS-u AWF Warszawa Bartłomiej Roguski, więc ta przewaga, no myślę, że będzie tutaj całkiem wyraźna. Zawodników z Warszawy Roguskiego dziś nie oglądaliśmy na 50 metrów stylem klasycznym. A wczoraj nie udało się wypełnić minimum na 200, ale tutaj w sztafecie daje z siebie absolutnie wszystko. No i prowadzą zawodnicy z Warszawy na półmetku. Wszystko teraz w rękach i nogach kolejnych, a więc Bartłomieja Świderskiego i Wojciecha Wojdaka, ale w ekipie AZS-u AWF Katowice Michał Poprawa i Rafał Bugdol. Oni tutaj będą te straty odrabiać. Na torze trzecim Mateusz Wysoczyński w stylu motylkowym w ekipie AGH Kraków, a na torze drugim Marcin Cieślak teraz. No, chce się tutaj pokazać z jak najlepszej strony jeszcze na zakończenie tych zawodów. Wielki powrót do pływania po kilku latach przerwy Marcina Cieślaka. No i też teraz tutaj z wielką radością do tej rywalizacji przystępuje, ależ rozpoczął ten wyścig Marcin Cieślak fantastycznie. No i G8 Bielany Warszawa będzie na prowadzeniu na ostatniej zmianie. Co za występ Marcin Cieślak, a może jednak Michał Poprawa. Dobry finisz też zawodnika z Katowic, nie odpuścił mu Marcin Cieślak, a więc G8 Bielany. No i Katowice na miejscu drugim. Wszystko teraz rozegra się pomiędzy Orliczem i Bugdolem. Orlicz czy Bugdol, czyżby tutaj ten młody zawodnik G8 miał powalczyć o zwycięstwo? Rafał Bugdol, Filip Orlicz, ostatnie 50 metrów, to wszystko zadecyduje się w samej końcówce. AZS AWF Katowice czy AZS AWF Warszawa? Jeżeli Bugdol nie da rady młodemu Orliczowi, no to będą na pierwszym miejscu w klasyfikacji medalowej zawodnicy z Warszawy. No, duży doping dla ekipy AZS-u AWF Warszawa na trybunach. Oczywiście tam trener Maciej Certasz podskoczył przed momentem. No i widzimy, że Filip Orlicz da zwycięstwo G8 Bielany, a więc AZS AWF Warszawa najlepszą ekipą w klasyfikacji medalowej. Na to wszystko wskazuje. AZS AWF Katowice na miejscu drugim, na pozycji trzeciej AZS AGH Kraków w tym wyścigu. 3:40:60. Na czas zwycięzców rywalizacji. Niespodzianka, ale jaką wielką rolę odegrał w tym wyścigu Marcin Cieślak. No tak, tak się trochę zamknęliśmy wokół tego, co będzie się działo na środkowych torach, a tutaj po raz kolejny zapomnieliśmy o tym, co było na skrajnych, ale ten skład też, no, trochę jak popatrzymy na nazwiska i co te osoby poszczególne na poszczególnych odcinkach pływały podczas tych Mistrzostw Polski, no to Mościcki przecież błyszczał.
Cieślak też przecież miał medal. Orlicz się doskonale pokazał przecież w stylu dowolnym na tych sprinterskich dystansach, więc ładnie się to wszystko poskładało. No i poskładało się na tyle, że udało się zdobyć złoty medal, a to z kolei oznacza, że AZS AWF Warszawa wygrywa klasyfikację medalową. Wygrywają klasyfikację medalową, mają też w kadrze trzy osoby z indywidualnymi minimami na Mistrzostwa Świata. Żaden inny klub nie ma tylu reprezentantów z indywidualnymi kwalifikacjami, bo wiem, że to się potem może zmienić, więc no, trenerzy Maciej Certa i Paweł Słomiński na pewno mogą być zadowoleni z tego, jak te mistrzostwa się potoczyły. O, wielki sukces ekipy z Warszawy, wielki sukces też Bielan w tej ostatniej konkurencji. Przed nami jeszcze dekoracje, które zakończą Mistrzostwa Polski. Będziemy sobie je podsumowywać za moment z Maksem Jaworskim z Przeglądu Sportowego. Oczywiście tak jak przez całe 5 dni będziemy tutaj omawiać to, co wydarzyło się na pływalni w Olsztynie. O, duże emocje na zakończenie. Znów, tak jak zimą, tak jak w Lublinie, to wszystko trzymało w napięciu do samego końca. Trzymało w napięciu, ale tym razem jest zupełnie inny finał tego wszystkiego, bo wtedy Bugdol to tak. Złoto wyrwał właśnie w końcówce. Tak, na ostatnich metrach, to też chyba zapamiętamy, bo tam nie tyle w ostatniej konkurencji, to na ostatniej zmianie i na ostatnich metrach to się wszystko rozstrzygało. No tutaj ta przewaga Bielan była dosyć wyraźna. No i zespół z Bielan zrobił, można powiedzieć, przysługę drugiemu zespołowi ze stolicy, bo dzięki temu właśnie AZS AWF triumfuje w klasyfikacji medalowej. O, w międzyczasie tutaj spróbuję poszukać, w którym roku po raz ostatni zawodnicy AZS-u AWF Warszawa zwyciężyli w klasyfikacji medalowej letnich Mistrzostw Polski. Nie wiem, czy tak szybko uda mi się to znaleźć, no ale myślę, że to były te czasy, kiedy ta ekipa AZS-u AWF Warszawa, oczywiście bardzo mocna za sprawą wielkich gwiazd Pawła Korzeniowskiego, Otyli Jędrzejczak. No teraz znów tą największą siłą polskiego pływania zostają właśnie zawodnicy z tego klubu. No i dekoracje na 1500 metrów stylem dowolnym. Paulina Piechota z medalem złotym, Aleksandra Knop na miejscu drugim i Justyna Burska na pozycji trzeciej. Wielkie gratulacje dla najlepszych zawodniczek. Paulina Piechota jako jedyna złamała tutaj barierę 17 minut w tej stawce.
No i Paulina Piechota ponownie ze złotem, także wśród młodzieżowców na miejscu drugim Martina Wardzińska, a na pozycji trzeciej Anna Teresko. Ciekawa historia, no bo AZS AWF Warszawa triumfuje w klasyfikacji medalowej letnich mistrzostw Polski po raz pierwszy od 7 lat, ostatni raz w 2012 roku okazali się najlepsi i wtedy jeszcze w barwach AZS-u AWF Warszawa medal dla swojej ekipy brązowy na 200 metrów stylem klasycznym wywalczył jej obecny trener Maciej Certa, no i to właśnie był jeden z tych medali, który przyczynił się ostatecznie do zwycięstwa AZS-u AWF Warszawa w klasyfikacji medalowej. Wtedy oczywiście Paweł Korzeniowski, Sławomir Kłuczko, Otylia Jędrzejczak punktowali mocno, zdobywali tych medali sporo, oczywiście też Karolina Szczepaniak. No a teraz nawiązując do tych tradycji, też właśnie z tej pływalni, z akwasfery, bo to właśnie tutaj odbywały się te mistrzostwa w 2012 roku. No i mamy już oficjalne rezultaty rywalizacji sztafet mężczyzn. Trwa dekoracja za 800 metrów stylem dowolnym. Wojciech Wojdak, Krzysztof Pielowski i Filip Zaborowski to pierwsza trójka w rywalizacji seniorów. No i Wojciech Wojdak z kolejnym złotem. No i to jest oczywiście trzecie indywidualne złoto Wojciecha Wojdaka, więc pod względem złotych medali to on został tym najbardziej utytułowanym pływakiem całych mistrzostw, ale najwięcej, 4 medale, wywalczyły tutaj Aleksandra Knop, Aleksandra Polańska i Alicja Tchórz. No ten transfer Wojdaka do AZS-u AWF Warszawa no też miał, nie ukrywajmy, ogromny wpływ na to, na rozstrzygnięcia klasyfikacji medalowej. No Wojtek przyczynił się dosyć mocno do sukcesu zespołu ze stolicy. No i zdaje się też jest najlepszym zawodnikiem imprezy, jeśli chodzi o panów. Najwyżej punktowany rezultat na 1500 metrów stylem dowolnym wśród pań Alicja Tchórz. Więc ta dwójka też była najlepsza w tegorocznym cyklu zawodów Grand Prix. Potwierdziła formę podczas Mistrzostw Polski, więc jeśli chodzi o tę klasyfikację, o te statystyki, to tutaj jest bez niespodzianek, jest stabilnie ci, co mieli rządzić, ci, co mieli tutaj uzyskiwać najlepsze rezultaty, to tak właśnie robili. No rzeczywiście, ten wkład Wojdaka w sukces AZS-u AWF Warszawa olbrzymi, no bo przecież te 3 złote medale, a do tego jeszcze pomoc w sztafecie 4x200, która również stanęła na najwyższym stopniu podium. Panowie najlepsi na 800 metrów już udekorowani, za moment dekoracja młodzieżowców, tutaj Wojciech Wojdak powróci na najwyższy stopień podium, stanie na pierwszym miejscu, na drugim Kacper Dereń ze Śląska Wrocław, a na miejscu trzecim Bartłomiej Koziejko, AZS UWM Olsztyn.
No i już za moment dekoracje sztafet, oczywiście także pewnie nagrody dla najlepszych zawodników, dla Alicji Tchórz, dla Wojciecha Wojdaka. No też wiemy już oczywiście, że AZS AWF Warszawa najlepszą drużyną w klasyfikacji medalowej, AZS AWF Katowice na miejscu drugim z największą liczbą medali, bo o tym też warto wspomnieć. 18 razy stawali na podium zawodnicy z Katowic, 8 złotych, 8 srebrnych i 2 brązowe medale, więc wciąż są dużą siłą i rosną w siłę, no bo też widzieliśmy chociażby na tych zawodach Rafał Bugdol coraz lepiej radzi sobie w stylu grzbietowym, Marta Cieśla okazała się dużym wzmocnieniem. No tak, no potężna ekipa, potężne oczekiwania, potężne ambicje pod względem liczby zdobytych medali. Rzeczywiście tutaj okazali się najlepsi, natomiast zawodnicy AZS-owe w Warszawie byli po prostu najbardziej konkretni. Mają 9 krążków. No to się wszystko oczywiście mogło rozstrzygnąć i zupełnie inaczej potoczyć w tym ostatnim finale i pewnie byśmy już zupełnie inaczej o tym wszystkim tutaj rozmawiali. No ale skończyło się to tak, że to AZS AWF Warszawa wygrywa klasyfikację medalową, więc dla nich największe brawa. Oni byli tutaj przez te 5 dni w Olsztynie jako drużyna najlepsi. O sam fakt tego, że rzeczywiście po 7 latach wracają na to pierwsze miejsce, a sam fakt tego, że podczas tego poprzedniego triumfu brał w nim udział czynnie jeszcze jako zawodnik, obecnie trener Maciej Certa, to też mówi dużo. Patrzę jeszcze na wyniki sztafet, bo tutaj aż tak szczegółowo ich sobie nie analizowaliśmy, ale rzeczywiście Filip Orlicz na ostatniej zmianie 49-31. To pokazuje, jak wielki on może mieć wkład w te nasze juniorskie sztafety już w tym roku na Mistrzostwach Europy i Świata Juniorów, w to, jak ważny to będzie zawodnik właśnie do drużyn juniorskich. Na teraz juniorskich, bo my też będziemy się przyglądać temu, jak Orlicz będzie się rozwijał. No i czy z czasem nie stanie się też mocnym punktem tej dorosłej reprezentacji, bo ma na pewno ku temu potencjał, zresztą tak jak kilku jego kolegów z G8 Bielany Warszawa, Jakub Puścicki przecież nam znakomicie zaprezentował się kilka razy w stylu grzbietowym, więc no tam na Bielanach mają naprawdę ogromny potencjał. Wiemy, że tam doskonale szkoli się juniorów, wiemy, że tam doskonale pracuje się z tą młodzieżą. No i teraz liczymy, że po takim przejściu płynnym wieku juniorskiego i sukcesach, jakie prędzej czy później pewnie dla tych chłopaków się pojawią, będą w stanie przejść do wieku seniora, do tej rywalizacji z dorosłymi, bo wiemy, że w ostatnich latach no to jest wielka bolączka naszego pływania. No Marcin Cieślak 52-66 w stylu motylkowym, Michał Poprawa robił co mógł, 52-23 ze startu lotnego, a to też wynik, który robi wrażenie, ale to ostatecznie do triumfu nie wystarczyło. G8 Bielany Warszawa przed AZS-em AWF Katowice i AZS-em AGH Kraków, a wracając jeszcze na moment do Orlicza, no to, co tutaj się rzuca w oczy, to najlepszy w ogóle rezultat na tej ostatniej zmianie, lepszy nawet niż na przykład Jan Hołb, który był tutaj minimalnie, ale jednak o te 800 sekundy wolniejszy. W ogóle ta rywalizacja na 100 metrów stylem dowolnym chyba odrobinę nas jednak rozczarowała, bo wiemy, że panowie byli daleko od tego minimum sztafetowego na Mistrzostwa Świata, no i brązowi medaliści Mistrzostw Europy na to wygląda. Nie będą mieli po prostu okazji walczyć o kwalifikację olimpijską w Gwangju. Byli od tej kwalifikacji bardzo daleko. No tak, ale też chyba nie można wracać do tego, co było w Glasgow i mówić, że brązowi medaliści Mistrzostw Europy nie pojadą do Korei, bo przecież pamiętajmy, że z tamtej sztafety, no tutaj składaliśmy czas tylko Kaspra Mojszaka tak naprawdę, bo Konrad Czerniak nie wystartował. Jan Świtkowski wiemy, że był w słabszej dyspozycji, a Jakub Kraska został dyskwalifikowany za falstart, więc tak naprawdę został z tamtej ekipy tylko Kasper Majszak, więc no, wtedy wykorzystaliśmy, myślę, idealny moment, w jakim znalazła się cała czwórka, bo tam z kolei Kasper Majszak przecież w Glasgow nie był w jakiejś imponującej formie, więc tam wykorzystaliśmy szansę, którą dał, nie chcę powiedzieć, że tylko dał los, tak? Bo wiadomo, że chłopaki też pływali bardzo szybko i musieli to po prostu wykorzystać, tak? Ale no tutaj no wydawało się, że ta sztafeta właśnie jest jedną z tych, co do których możemy być pewni, że pojedzie, albo że ma największe szanse, tak? A tu się okazuje, że akurat na 4x100 dowolnym panów zabrakło no sporo do tego, żeby minimum wypełnić i
No i to chyba jest jeden z tych przykładów, gdzie związek mimo wszystko się nie przychyli, nie przymknie oka do tych kryteriów, które ustalił i panów w Korei. Nie zobaczymy. Takie najważniejsze, najciekawsze momenty, które na pewno zapamiętamy z tych mistrzostw, spróbujemy na zmiany. Ja zacznę od tego oczywistego, Katarzyna Wasik. 50-100 dowolny, dwa rekordy Polski, rekord w sztafecie, wielka forma. Zaznaczyła swoją obecność w rankingach. Przypuszczamy, że to jeszcze nie koniec, bo tutaj szczytu formy raczej nie szykowała, więc ode mnie na początek Wasik. Zuzanna Herasimowicz to też na pewno jedna z ważniejszych, jedna z najważniejszych postaci tych mistrzostw i jej wynik to jedno z najważniejszych osiągnięć, jakie tutaj powinniśmy, myślę, zapamiętać. Zwycięstwo na 200 metrów stylem grzbietowym, świetny czas, bardzo długo płynęła szybciej od tempa na rekord Polski. Dopiero ta ostatnia 50 tak naprawdę trochę ją kosztowała, ale też wiemy, że w tych strojach poliuretanowych, bo wtedy, gdy Alicja Tchórz ustanawiała ten rekord, był rok 2009, dużo łatwiej było finiszować, więc potencjał tej 17-latki jest olbrzymi. No i to będzie najmłodsza zawodniczka, która wystartuje w Gwangju indywidualnie. Dobrze, moja kolej to ja, Wojciech Wojdak. Wreszcie chyba nie ma żadnych problemów zdrowotnych, można się skupić tylko na treningach. Wiadomo, że dla długodystansowców jest to piekielnie wszystko istotne, żeby nie opuszczać zajęć, żeby była ta kontynuacja. Solidna praca, to wszystko tutaj wychodzi. Wojtek podobnie jak te największe nasze gwiazdy tutaj na 100% nie był wyświeżony, te rezerwy na pewno jeszcze są dosyć spore. No może trochę więcej się spodziewałem po 800 metrach, ale no biorę pod uwagę, że już trochę kilometrów tutaj wypływał, to był ostatni dzień, ostatni finał, więc to zmęczenie pewnie też dało gdzieś o sobie znać. No ale fakt, że Wojtek znowu pływa szybko, na 1500 połamane 15 minut, czwarty raz w karierze, więc to też, no myślę, że to jest dobry prognostyk i zapowiedź tego, co może nas czekać w Korei, bo przecież pamiętajmy, że w Gwangju Wojdak będzie bronił srebrnego medalu z Budapesztu na 800 krawlem. Ja zostaję przy dziewczynach, wyścig finałowy na 200 metrów stylem dowolnym. Fajny poziom, dobrze to zaczyna wyglądać, dziewczyny się rozkręcają, są bardzo młode, no i zabrakło im w sumie łącznie tylko 0,05 sekundy do tego wymaganego minimum 12 czasu w rankingu światowym 2018 roku, a więc obiecujący skład. Aleksandra Polańska po raz pierwszy w życiu poniżej 2 minut, minuta 59:59, też bardzo dobry wynik, który warto zapamiętać. Dominika Kosakowska wciąż w bardzo dobrej formie, Marta Klimek, objawienie, jedno z objawień tych mistrzostw, miejsce trzecie, na miejscu czwartym Aleksandra Knop i to jest sztafeta, na której można coś budować. No dobrze, to ja jeszcze jedną zostanę przy naszych gwiazdach. Tak ogólnie, Kawęcki, Juraszek, Tchórz, bez żadnych problemów. W przeszłości zdarzało się, że któraś z tych naszych gwiazd gdzieś tam potykała się podczas mistrzostw Polski, brakowało minimum, potem było nerwowo, czy pojedzie sztafeta, czy nie, czy wezmą, czy nie, problemy zdrowotne. Było trochę zawsze zamieszania. Tym razem wszyscy ci, na których liczymy w kontekście jakiegokolwiek sukcesu, tu nie mieli żadnych problemów. Kawęcki przyjeżdża, robi minimum bez najmniejszych kłopotów. Juraszek przyjeżdża, pływa 20,7 bez najmniejszych problemów, 21,7, trochę się rozpędziłem, 21,7. Jest w czołówce rankingu też w okolicach tej pierwszej dziesiątki. Alicja Tchórz też przyjeżdża w okolicach, powiedzmy, gdzieś tam rekordu Polski, może też się spodziewała troszkę lepszego wyniku na setkę, ale to też jest wciąż bez żadnego problemu wszystko, więc żaden z faworytów nam nie przepadł. Żaden z faworytów nie musi się martwić o przepustkę na Mistrzostwa Świata, można dalej spokojnie pracować i budować formę. To ja dodam do tego jeszcze kilka nowych osób na podium. Wchodzą nam do gry juniorzy. Dużo by było wymieniać tutaj tych, którzy po raz pierwszy w swoim życiu stanęli na Mistrzostwach Polski Seniorów na podium, ale było tych osób naprawdę sporo. A oprócz juniorów jeszcze Przemysław Gawrysiak, bo to jest taki, myślę, bardzo sympatyczny akcent, który tutaj nam się pojawił. Wiele lat pracy też, no, trzeba było jakoś
mocno zacisnąć zęby pewnie nieraz, żeby tego pływania po prostu nie zostawić. No i okazało się, że się opłacało. Tytuł wicemistrzowski na 100 metrów stylem dowolnym i wypełnione minimum w sztafecie mieszanej do Gwangju, więc no, będzie od razu start na wielkiej międzynarodowej imprezie. No tak, jest tych kilka nowych twarzy, które nam się pojawiło na podium poszczególnych konkurencji, ale są też powroty ze Stanów. Marcin Cieślak, jest przecież Klaudiana Ziębo, która cały czas tam mieszka, Katarzyna Wasik, to już wiemy. No okazuje się, że można łączyć pracę i dalej szybko pływać, a nawet bardzo szybko. No Katarzyna Wasik to jest taki przykład najbardziej pobudzający wyobraźnię, może tak, bo to są naprawdę wyniki, które dają, szczególnie na 50 metrów, nadzieję na to, że można powalczyć o finał Mistrzostw Świata. Więc da się to wszystko łączyć, jak się ładnie wszystko zorganizuje, ma się plan na swoją aktywność w ciągu dnia, o czym mówił Marcin Cieślak chociażby, co po kolei. No i biorąc pod uwagę, że Marcin trenował dopiero raz dziennie, no to można się zastanawiać, co będzie, jak dorzuci kolejne treningi i jeszcze więcej czasu poświęci na to, żeby pływać. No co, może kolejne igrzyska. Może kolejne igrzyska, na pewno rozbudził sobie samemu nawet apetyt. Sam mówi, że zacznie mocniej trenować i poważniej to pływanie traktować na nowo, więc no będziemy ciekawi, jak w przyszłym roku to będzie wyglądać. Nie wiemy jeszcze, gdzie odbędą się przyszłoroczne letnie Mistrzostwa Polski. Będziemy bacznie to obserwować, bo to będą ważne Mistrzostwa Polski, to będą oczywiście kwalifikacje olimpijskie. Ja kończąc te najważniejsze momenty, które na pewno zapamiętamy, dorzucę jeszcze ten ósmy w postaci finału 400 metrów stylem zmiennym, bo Dawid Szwedzki też zrobił na nas spore wrażenie, też dobry wynik, najlepszy w historii polskiego pływania w stroju tekstylnym i można powiedzieć, że bez problemów do tej kadry narodowej na Mistrzostwa Świata się załapał, bo tam zapas do tego minimum był spory. A jednak nie byliśmy aż tak pewni, że poradzi sobie w ten sposób, a do tego 5 występów w finałach, 3 medale w sumie, więc naprawdę udane te mistrzostwa. No i miejmy nadzieję, że na Mistrzostwach Świata w Gwangju na to 400 metrów stylem zmiennym też sobie dobrze poradzi. Tam to chyba nie będzie takie proste, bo jednak no, będzie trzeba długo na ten start na 400 metrów stylem zmiennym czekać. Jeżeli się nie mylę, to jest start podczas ostatniego dnia mistrzostw, a widzimy też, że no, jednak te 5 dni nawet mistrzostw to dla wielu polskich pływaków wcale nie było łatwe zadanie, tam będzie trzeba nieraz no, czekać dużo dłużej. Ale myślę, że Dawid nie będzie się tym zbytnio przejmował, że trzeba będzie czekać aż tyle, żeby wystąpić w Mistrzostwach Świata. Myślę, że akurat to będzie chyba najmniejszy dla niego problem, bo też pamiętajmy, że to nie będzie tak, że on codziennie będzie pływał. No mimo wszystko będzie mógł spokojnie gdzieś tam sobie jeszcze potrenować już w Korei, popracować no i skupić się na tym jednym starcie, bo to też nie ma na czym innym rozproszyć uwagi. Ma jeden cel, 400 zmiennym, trzeba będzie dać z siebie wszystko, zobaczymy na co to starczy. Wyjazd na Mistrzostwa Świata to i tak jest duże osiągnięcie, więc teraz no, trzeba będzie popracować i jeszcze może uda się poprawić ten wynik z Mistrzostw Polski. No mamy 11 osób w kadrze na Mistrzostwa Świata, które wystartują indywidualnie. Wiemy już o wypełnionym minimum sztafety mieszanej. O z moich takich pobieżnych wyliczeń, nie licząc ewentualnych rezerwowych do sztafet, o 21 osób mniej więcej powinno się w tej kadrze znaleźć, więc ta kadra też będzie dość liczna. Około 20 myślę, że do Korei Południowej pojedzie. Na co tam możemy liczyć? Bo będzie ciężko, nawet o finały to na pewno, ale myślę, że tych kilka finałów się tutaj nam uda wywalczyć. Może jakiś medal, to na pewno by było coś bardzo przyjemnego, ale ta stawka na świecie naprawdę bardzo mocna. No to na pewno tak. No mnie się wydaje, że tak realnie, jeśli przygotują poszczególni zawodnicy szczytową dyspozycję, to mamy 3 osoby, które mogą się zakręcić koło medali. Radosław Kawęcki, Wojciech Wojdak, Paweł Juraszek. Ta trójka moim zdaniem, w moim przekonaniu, jeśli będzie pływała na granicy swoich możliwości, będzie przygotowana na 100%, to jest się w stanie zakręcić. Wojdak, wiadomo, problemy zdrowotne miał, natomiast te czasy, czy w Mistrzostwach Europy, przede wszystkim na to będziemy patrzeć, w Mistrzostwach Europy
z Glasgow, no nie były poza jego zasięgiem. To były czasy, które spokojnie zdrowy Wojdak mógł osiągnąć. Radosław Kawęcki, no wrócił na podium, tak? W Glasgow srebrny medal, przegrał z Ryłowem, ale no, przegrać z Ryłowem w takiej formie, no to nie jest nic strasznego. I Paweł Juraszek, piąty zawodnik mistrzostw świata na długim i na krótkim basenie w Glasgow. No ten finał mu kompletnie nie wyszedł. To był chyba taki wyścig, w którym on do tej pory nie wie, co się wydarzyło, bo przecież pamiętamy eliminację 21-8, półfinał 21-6. No wszystko wskazywało, że znowu się poprawi w tym finale. Tam coś nie wyszło. Natomiast, no tak jak mówię, no ta trójka to są pływacy, którzy w moim przekonaniu mogą powalczyć o medale i jeśli staną na podium, no to nie będziemy mówili o sensacji, bo to są jednak uznane nazwiska i rywale też na pewno gdzieś tam ich może się nie boją, ale biorą pod uwagę w kontekście walki o podium. Będziemy obserwować te Mistrzostwa Świata od 21 do 28. Nie będzie to łatwe, bo oczywiście eliminacje w środku nocy, finały około godziny 13 z tego co pamiętam, więc będzie trzeba też no, kilka tych nocy pewnie zarwać, żeby kibicować polskim reprezentantom, ale będziemy za nich mocno trzymać kciuki. Zerkam jeszcze w stronę podium, no bo tam też oczywiście kończy się już cała ta ceremonia dekoracji zwieńczająca Mistrzostwa Polski. Będziemy powoli się z akwasferą rozstawać, ale myślę, że też w dobrych nastrojach, bo chyba jednak mimo wszystko, patrząc tak realnie, patrząc na kwalifikacje, to trochę przerosło nasze oczekiwania. Chyba nie tylko nasze, bo rozmawiałem z trenerem Brusem przed początkiem mistrzostw. On zakładał, że ta kadra będzie liczyła 16-18 osób, więc będzie więcej. Wszystko na to wskazuje, że będzie więcej. Ja przed mistrzostwami spodziewałem się, że indywidualne minima jest w stanie wypełnić 8, może 9 pływaków. Jest 11, więc to też jest jakby więcej niż myślałem. Z reguły jestem trochę pesymistą, więc no nie były to złe mistrzostwa. Tak jak powiedziałem, no nie przepadli nam faworyci. No z tych zawodników, którzy mogli wypełnić minimum, a tego nie zrobili, no to Anna Dowgierd, Filip Zaborowski, to są takie nazwiska, które na szybko mi przychodzą do głowy. Kacper Stokowski też, być może. Więc, no ale mówię, no to też nie jest tak, że odpadły nam jakieś wielkie gwiazdy i nadzieje na finały Mistrzostw Świata. No, odpadli zawodnicy, którzy kwalifikacje mogli wypełnić, ale w momencie, kiedy tego nie zrobili, to też trudno mówić o jakiejś wielkiej sensacji. No i oczywiście mówiliśmy też wielokrotnie o Janie Świtkowskim. Szkoda, że nie zobaczymy go indywidualnie w Korei, bo to też byłaby osoba, na którą na pewno bardzo zwracalibyśmy uwagę. Świtkowski do Korei na to wygląda pojedzie jako członek reprezentacji w sztafecie 4x200 metrów stylem dowolnym. No i myślę, że też zmotywowany będzie. Nie oglądaliśmy go tutaj na Mistrzostwach Polski, ale w Korei powinien pokazać się z naprawdę dobrej strony, kiedy już teraz wie, że będzie mógł, na to wygląda, na Mistrzostwach Świata się pojawić. No, Świtkowski w formie, no to jest wiadomo, że bardzo dobry zawodnik. Ma na swoim koncie wielki sukces z Mistrzostw Świata w Kazaniu, brązowy medal na 200 metrów stylem motylkowym. Później no, nie udawało się już nawiązywać indywidualnie do tego osiągnięcia. No teraz oby przepracował tych kilka tygodni do Mistrzostw Świata, no i pokazał w Korei chociaż odrobinę tej swojej dawnej dyspozycji, bo to będzie potrzebne właśnie chłopakom w sztafecie. To będzie bardzo potrzebne, bo cały czas pamiętamy też o tym, że będzie to też pierwszy etap walki o Igrzyska Olimpijskie. Sztafety kwalifikują się już w Gwangju, pierwsza dwunastka w każdej konkurencji, a tych konkurencji będzie aż 7, więc naprawdę można tutaj od razu skompletować mocną, liczną przede wszystkim kadrę na Igrzyska Olimpijskie w Tokio. Te igrzyska no, rozbudzają wyobraźnię i wszyscy już w nie tylko polskim, w światowym pływaniu patrzą przede wszystkim właśnie w kierunku Tokio. No został rok. Dobrze by było powtórzyć Kazań, który też był rok przed igrzyskami. Były medale, były rekordy Polski, było mnóstwo rekordów życiowych. No to były chyba ostatnie tak udana w ogóle wielka impreza dla naszych pływaków.
Więc fajnie by było powtórzyć ten Kazań. No myślę, że wtedy 3 medale, zdaje się. No to taki scenariusz każdy wziąłby w ciemno w tym momencie. No 3 medale, mnóstwo finałów, bo to Dokładnie. Bardzo było budujące przede wszystkim, wydaje mi się. No i cóż, że Mistrzostwa Polski dobiegają końca. Jeszcze zerkam w stronę podium, bo tam jeszcze nagrody rozdawane. Czy też zdjęcia robione? Chyba już tylko zdjęcia, już cała ceremonia zakończona, więc no też będziemy oczywiście powoli z akwasferą się żegnać. Za moment pewnie zgasną tutaj światła. Wszyscy rozjadą się do domów, rozpocznie się przygotowania do tych najważniejszych imprez. Tych imprez będzie mnóstwo. Oczywiście Uniwersjada, Mistrzostwa Europy Juniorów, Olimpijski Festiwal Młodzieży Europy, wreszcie Mistrzostwa Świata i na koniec jeszcze Mistrzostwa Świata Juniorów, więc to będzie bogate lato w tej imprezy. Będziemy kibicować mocno polskim reprezentantom, których na tych imprezach będzie naprawdę, naprawdę wielu, bo ta kadra na Mistrzostwa Europy Juniorów też liczna. W Budapeszcie na Mistrzostwach Świata też naszych młodych pływaków nie zabraknie. W Baku zobaczymy kilka naprawdę mocnych postaci, które tutaj też nam się bardzo dobrze prezentowały. No i wreszcie ta wisienka na torcie, oczywiście Mistrzostwa Świata w Gwangdżu. Żegnamy się zatem z akwasfery. Dziękujemy za te 5 dni fantastycznych pływackich emocji. No i mamy nadzieję, że już wkrótce zobaczymy się ponownie. Oczywiście tradycyjne podziękowania dla naszego kamerzysty. Był nim tutaj Szymon Lipiński. Oczywiście nie zapominamy również o naszym wydawcy. Realizatorem całej transmisji był przez 5 dni oczywiście niezawodny Michał Harasim. No i dziękuję Ci bardzo również, Max, za to, że byłeś z nami, że wspólnie te emocje tutaj w akwasferze przeżywaliśmy. Żegnamy się zatem z Olsztyna. Szymon Gajatek, Megatajnik. I Megatajnik.pl oczywiście, ja, a Max Jaworski, Przegląd Sportowy obok mnie. Dziękuję bardzo, Max, za te 5 dni sportowych emocji. Dziękujemy Wam również. Do usłyszenia i zobaczenia już wkrótce. Do widzenia.